Piątek, piąteczek, piątunio, witamy was bardzo gorąco. Nieważne, co robicie, czy jecie właśnie śniadanko, czy może jesteście w pracy, a może jeszcze śpicie, to proszę wstawać natychmiast, bo ja oraz Filip Testry-Montowski oraz Michał Pol przez 2 godziny będziemy umilali wam czas. Cześć, siema, panowie. Kochani, cześć. Dzień dobry. Przepraszamy za spóźnienie, ale zaspaliśmy trochę, właściwie nie tyle, że zaspaliśmy, no oderwaliśmy się od śledzenia wydarzeń całą noc. Przecież, słuchajcie, coś się dzieje. Dymy generalnie dzisiaj pod znakiem dymów nasz program, no bo dzieje się, już nie mówię, że tylko w Polsce przed wyborami, ale w piłce, bo są powołania Michała Probierza, nie ma Roberta Lewandowskiego, jak żyć bez Lewego. No, niektórzy na przykład uważają, że oczywiście źle się stało, że kontuzja, ale że może właśnie ta nieobecność kapitana kadrze pomoże. Zastanawiają się, kto kapitanem powołania. Jest dużo zaskoczeń, no ale przede wszystkim najpierw czarna noc polskich drużyn w europejskich pucharach, czyli 2 porażki, ale to, co się wydarzyło właściwie do teraz. Słuchajcie, dymy, poszarpani piłkarze Legii i sztab, i w tym prezes Dariusz Mioduski w Holandii po meczu z Alkmaar. Skandaliczne zachowanie policji. Noc w areszcie spędza Josue Impankow i od razu zapowiemy za chwileczkę, jak będziemy mieli połączenie z Dominikiem Piechotą, który tam przed komisariatem w Amsterdamie. Teraz już pędzi na samolot, na lotnisko Schiphol, ale zaraz się z nim połączymy, żeby po pierwsze był tam, w samym centrum tych wydarzeń, widział, jak mogło do czegoś takiego dojść, w którym momencie policja, organizatorzy popełnili błąd, no bo z informacji wynika, że nagle kibice Legii po drugiej stronie stadionu zaczęli wychodzić, więc ta policja w panice, że coś się może wydarzyć, bo się boją kibiców Legii, zamknęła cały stadion, ale zamknęła w trakcie, gdy piłkarze szli do autobusu i krata, i część już przeszła, siedziała w autobusie, część chciała do tego autobusu dojść. Ja wam powiem, że widziałem filmik, jak próbuje dojść do autobusu Dariusz Mioduski i po prostu policja go szarpie, bije, jest uderzony chyba pałą. No słuchajcie, no, widać, że nie idzie kibol w akcji w trakcie, którego tam dopadli, tylko tak. Idzie elegancki człowiek w garniturze. Nie muszą wiedzieć, że to jest właściciel Legii, no, ale widzą, że idzie ktoś ze sztabu, nie awanturujący się gość, elegancki, który po prostu chce się dostać do autobusu, żeby... Przecież oni tam byli po to, żeby zapewnić piłkarzom bezpieczeństwo, a zapewnili coś wręcz przeciwnego. Wiem, że Legia wraca o 10:25, mają samolot. Pytanie, czy w komplecie, bo tam konsul obudzony całą noc i próbował interweniować, ale zobaczymy, nasz polski konsul, bo dodatkowo jako, że Josue Impankow to był tam też, próbowano dobudzić, ale już ich konsuli, nie udało się tam portugalskiego konsula dobudzić na przykład, więc Dominik nam wszystko to opowie. Jakiś niebywały skandal i można się tylko zastanowić, jak Alkmaar zostanie za to ukarany. No, nie wyobrażam sobie najmniejszy wymiar kary, no to gra bez własnej publiczności przy pustych stadionach, skoro nie umiecie tam w Holandii zapewnić bezpieczeństwa gościom, piłkarzom, już nie mówię kibicom, to też powinien być priorytet, ale drużynie, która zaraz gra jakiś ligowy mecz. Tutaj piłkarze na dołku spędzają noc, być może sprowokowani tam w pewnym momencie, no bo z jakichś powodów oni tam zostali zatrzymani. No, jeden wielki skandal na całą Europę. Absolutnie, skandal. Też miałem okazję jeszcze wczoraj w nocy oglądać te materiały, gdzie śledziłem też Twittera naszego dzisiejszego gościa Dominika Piechoty. No absolutny skandal. No to nie powinno się wydarzyć dzisiaj w Europie na tej skali, jeżeli chodzi o piłkę, żeby prezes był tutaj uderzany pałą. No absolutnie, to są drastyczne
druzgocące rzeczy. No i mam nadzieję, że tutaj najwyższy wyrok kary dla klubu, dla ochrony, która po prostu nie dopilnowała swoich obowiązków. Zresztą, jeżeli chciała zamknąć stadion przed kibicami, no to niech przed kibicami, ale to co to jest, że połowa w autobusie, połowa nie może wyjść ze stadionu? Tak, ale to jest też niebezpieczne, Kpina. Prawda? Bo kiedy tłum napiera z jednej i z drugiej strony, ta krata została zamknięta. A wiesz, no, to jest niebezpieczne. Suponuję, że mieli dwa inne wyjścia, tak? Jak na każdym szanującym się obiekcie sportowym. Tak, więc... no, przecież pamiętacie, to było na Love Parade, prawda? Gdzie też tłum napierał z jednej i z drugiej strony. Tam zginęło ileś osób, też w jakiejś szkole pamiętam. Nie pamiętam, co tam było, nie byłem. Nie byłeś na Love Parade? Nie. No coś ty. No już nie ma Love Parade. Niestety właśnie po tej sytuacji już nie jest organizowany. Nie jest organizowane to wydarzenie, ale właśnie też pamiętam, że w jakiejś szkole była taka sytuacja, że też tłum napierał z jednej i z drugiej strony. Zrobiło się niebezpiecznie, ktoś wpadł w panikę. Wiemy, że najgorsze, co może się wydarzyć, to panika tłumu. Każdy próbuje się wydostać i też kilka osób zostało zadeptanych. Także no jest to sytuacja niebezpieczna, dlatego też zgadzam się, że tutaj no, kara musi być surowa. Zwłaszcza, że możemy sobie wszystko to zobaczyć, jeśli ktoś jeszcze nie widział tych filmików na Twitterze na przykład, bo żyjemy w XXI wieku i wszyscy mogą sobie wszystko nagrać. Ale też skandal no, na polskim YouTubie. Tak, oczywiście. To, co się dzieje, to, że wypływają nowe nazwiska i to, ale wiesz, że jeszcze... nowe czyny, zobacz, jaka jest eskalacja. Mm-hmm. Od najpierw tam, no nie chcę powiedzieć, że drobnych, ale drobnych przy tych najnowszych doniesieniach. Masz rację tutaj, że ta afera. Swoją drogą Pandora Gate. Nie wiem, czy to Wardęga tak nazwał. Chyba tak. Z jednej strony trafne Pandora, no bo puszka Pandory została otwarta i rzeczywiście to nie jest jeden. Najpierw to jeszcze nie jest tylko Stew. No pojawiają się kolejne nazwiska i jak mówię, coraz bardziej bulwersujące czyny, więc Pandora Gate. Myślałem, że Pandora Box, tak? A tutaj Pandora Gate. Polska. No zobaczcie, że doszło nawet już, że premier zabiera głos, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje konferencję. No i nie obyło się bez wpadki. Buxton? Tak. Buxton był, tak. Ludzie się zastanawiali, o kogo chodzi. Może o Toni Braxton, czy coś tutaj zaplątała. No umówmy się, część ludzi w Polsce uczy się dopiero tych ników influencerów. To nie jest tak, że oni oglądali. Teraz się dopiero uczył komuś Buxton z Boxdelem. Jak rozumiem, się pomylił. Ale to jest tutaj taka śmiechostka, natomiast rozumiem, że już wczoraj złożył zeznania Wardęga, pewnie zabezpieczył też screeny. No, eskaluje nam ta sytuacja. I codziennie dowiadujemy się tak naprawdę nowych informacji. Cały internet czeka na Konopskiego i na jego materiał. Co z filmikiem Konopskiego? Próbowaliśmy go pozyskać nawet. Tak. Być może gdzieś... Trzeba, ale nie gdzieś tam, się. Tak. Nie, no zajęty jest absolutnie tworzeniem teraz tego materiału, tak. No. Zwłaszcza, że ciągle wypływa coś nowego i on ciągle musi tam... Aktualizować, tak. Tutaj oświadczenie za oświadczeniem pewnie chce, żeby ten materiał był absolutnie kompletny i aktualny na dany moment, więc nie dziwisz się, że gdzieś tam te prace trwają, chociaż wyciekają gdzieś tutaj rzekome screeny od montażystów, że już jest film na ukończeniu, że może niektórzy mówią, że premiera może dzisiaj, niektórzy mówią, że w sobotę, ale sam Konopski wydaje mi się, że chcę odciąć się od tego medialnego szumu i po prostu skupić się na dokończeniu swojego materiału i dopiero wypuszczeniu go w eter. Ale dzisiaj nie ominie nas rozmowa na ten temat. Zaprosiliśmy człowieka, który wie o tej sprawie dosyć sporo, a mało tego jeszcze zna się oprócz tego dobrze na prawie. Więc będzie no tak, bo postanowiliśmy porozmawiać dzisiaj w poranku, no nie o samych faktach, które napływają i muszą podlegać weryfikacji. Gadaliśmy z Kingą, że oglądałaś Ferrariego, tak? Tak, no wczoraj jeszcze tam zerkałam po streamie, co tam się dzieje, ale no fakt, że trzeba ugryźć ten temat, mam wrażenie, u nas w kanale sportowym o poranku, o trochę innej strony, bo mamy prawo Marcina, który gdzieś od strony sprawnej nam o tej sytuacji, prawnej o tej sytuacji. Co grozi influencerom za te czyny, które niektórzy starają się przedstawić jako zupełnie niewinne, no to ku przestrodze wszystkich. Czym jest wysyłanie, namawianie do wysłania zdjęć? Czym to się może skończyć? Nie mówię tu już o tych najgorszych
czynach, no wręcz patologicznych, tam nie wiem, no, porozmawiamy właśnie z Marcinem, sprawa Marcina o tym, ale też postanowiliśmy zaprosić panią psycholog, która nam powie też ku przestrodze młodym ludziom, ale też rodzicom, co robić w takich wypadkach, na przykład jak w ogóle rozmawiać z dziećmi, żeby nie ulegli wpływom, złym wpływom tak zwanych influencerów, czy w ogóle ludzi w sieci, ale jak na przykład niekoniecznie do influencera, czy wystarczy, że do kolegi, że do chłopaka, że wyślą fotkę, prawda? Czy jakie są tego konsekwencje? Jakie to mogą być na całe życie konsekwencje, gdy ta fotka wypłynie? I jak po prostu rozmawiać z dziećmi? Jak o tej sytuacji w ogóle mówić dzieciom, żeby to... Chcemy o tym na poważnie porozmawiać. No zwłaszcza, że mamy też starszą publikę, na pewno część z naszych widzów ma już własne dzieci, więc warto o tym mówić, bo to, co się stało, to już się nie odstanie, ale możemy mieć wpływ na to, co będzie się działo i jak rozmawiać właśnie z dziećmi, jak poznać, że być może coś w ich życiu jest nie tak, jak rozpoznać te pierwsze sygnały, o tym będziemy rozmawiali z panią psycholog, także warto taką rozmowę odbyć, żeby faktycznie coś się zmieniło, bo to, co się stało, to się nie odstanie, ale my możemy i nasi widzowie, rodzice właśnie zapobiegać takim sytuacjom przez rozmowy z dziećmi, bo no, mam wrażenie, że teraz głównie no, ten obowiązek będzie spoczywał na rodzicach, żeby bardziej przyjrzeli się temu, Wszystko się zaczyna, tak. Tak, kogo oglądają ich dzieci. No, ja żyłam w trochę innych czasach, gdzie nie było jeszcze tego wszystkiego, jak byłam dzieciakiem, ale pamiętam, że ja miałam tyle zajętości, ja uprawiałam sport, chodziłam na tańce, nie miałam czasu na jakieś, na takie... Myślisz, że to z nudów, że w czasie deszczu dzieci się może tak i rozsyłają? Być, no, czasem pamiętam, jak oglądałam właśnie tych influencerów, youtuberów, jakieś ich filmiki, to mnie to ani nie śmieszyło, ani nie ciekawiło, no, ale dzieci, wiadomo, mają zupełnie inną percepcję i no. Mam wrażenie, że one czasem, też zapytałam panią psycholog, szukają gdzieś sobie kolegów, koleżanek i wydaje im się, że właśnie ten z internetu, który do nich mówi cześć, cześć i tak dalej, że jest ich kumplem, a to nie jest ich kumpel, tylko to jest po prostu obca osoba dla nich, tak naprawdę, o której mało co wiemy, no z tego, co widać, bardzo mało. Porozmawiamy z panią psycholog o rodziców, którzy tutaj są od razu atakowani, jak to, że nie dopilnowali swoich nastoletnich dzieci, ale chcę powiedzieć nie na usprawiedliwienie, tylko no, też rodzice, bo zgłębiając to, no, okazuje się, że zaczęło się od jakiegoś forum Minecrafta, tak? Czy tam jakiegoś takiego forum... No Minecraft to jest faktycznie gra dla dzieci, więc przyciągała na wiesz, pewno. No, kto mógł się spodziewać, że tam poznają kogoś rodzice, że tam ich dzieci poznają kogoś, do kogo... Potem będą dostawać takie informacje i ktoś z tymi dziećmi będzie się próbował mówić w hotelu, wiecie. No. To nie było tylko forum, to był gdzieś serwer, to były komunikatory głosowe. Ja myślę, że tutaj gdzieś też duża przestroga dla rodziców, żeby rozmawiać, ale też słuchać, co mówi dziecko gdzieś tam na komunikatorach głosowych, sprawdzać, weryfikować, no bo jeżeli zresztą w tych oświadczeniach mieliśmy okazję usłyszeć, że taki tam panował żargon, więc te słowa pojawiały się tam często. No dzisiaj na pewno z Marcinem o tym porozmawiamy dosyć szerzej. Pewnie przedstawi nam ze swojej perspektywy tę sprawę, tak. Ewentualne kary dla oskarżonych i ewentualne możliwości zakończenia wszelkich sytuacji. Ale mamy dzisiaj, no moi właśnie, drodzy, kalendarium rozgadaliśmy się, a dzisiaj gadać. Będziemy widzieli przede wszystkim Nikodema. Dzisiaj mamy Nikodema, ale słuchajcie, moi drodzy, na żywo w studiu. W studiu wejdzie tu Nikodem, tak. Żeby wam osobiście do kamery ze studia doradzić seriale. Ja już mam jeden taki, o którym mam zamiar go wypytać. Chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj taka mnogość tematów i gości, że po prostu trzeba energetycznej herbatki. Dokładnie. Trzeba zacząć. My już sobie nalaliśmy. Lipton Yellow Label, nasz partner. Jaki dodaje synchron energii. Zdróweczko, panowie. Absolutnie, absolutnie. Chciałam powiedzieć a propos Nikodema, że on przychodzi, a gdzie macie studia? Jak to nie wiesz? Miałam wrażenie, że on będąc tutaj z nami w każdy piątek już wszystko. Tak, ale miałem Nikodema na korytarzu, dzień dobry, mówi do mnie ten człowiek i mówi, jakbym go znał. Jakbym go znał. Tak, absolutnie. Piątek, imieniny, październik, moi drodzy, 6 października, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. O, to nie jest moje święto. Nie? Nie jestem dyskalkulikiem, nie znoszę tabliczki mnożenia i mam traumę, tabliczkę, tak, mam traumę, jak mój tata w tramwaju, jak gdzieś jechałam właśnie na balet, na zajęcia taneczne, wypytywał mnie przy ludziach tabliczki mnożenia i ci ludzie widzieli moją desperację i po prostu podpowiadali mi tam tyle i tyle. Nie znoszę.
Nie znoszę tabliczka mnożenia to jest miała pięta Achillesowa. Być może nie powinnam się tego przyznawać, bo zaraz padną dziwne pytania typu 4 razy 8. Wolałabym. To już jest 4 razy 8? Nie odpowiadam. Nie, powiedziałam sobie kiedyś, nie dam się w to wciągnąć. Ale jeśli chodzi o tabliczkę mnożenia, no to do 9 ok, ale wszystko co powyżej na kalkulatorze tak, jest w komórkach, absolutnie. No bo no niby możesz sobie tam próbować w pamięci. Są ludzie, którzy mają tą łatwość, a jednak cyfry są zbyt ważne, więc. To u mnie jest tak, że do 10. Mimo wszystko, jak jest 5 razy 10, to... No nie, no to nawet nie przekracza moich możliwości, także spokojnie. Ale, mamy... ale możesz nas obdarować kinia dzisiaj innym świętem. Tak. Światowy Dzień Uśmiechu. Bardzo bym prosił realizację o zbliżenie. Się? Proszę bardzo, dlaczego piękny tylko uśmiech. Ja? Może ktoś chce twój zobaczyć? Nie, ja myślę, że no wiesz, no rozmawiam o tablicy mnożenia, ty mówisz nie, no to chociaż może Dzień Uśmiechu. A ja się bardzo często uśmiecham, lubię się uśmiechać i lubię, jak wy się uśmiechacie. Zobaczcie, wystarczy się do kogoś uśmiechać. To grymas czy uśmiech? Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że będąc w liceum, zupełnie w przypadkowych okolicznościach, ale z castingu, trafiłem do filmu, który się nazywał... Podróż za jeden. Nie, blisko. Nazywał się ESD. Nie mylić z LSD. Zresztą w filmie było taki właśnie mind fakt, że to... Eksperymentalny sygnał dobra? Sygnał dobra, tak. Małgorzata Musierowicz. Małgorzata Musierowicz, dokładnie. To było na podstawie dwóch jej książek. Mhm. Kwiat kalafioru i tak, ESD. I chyba jeszcze tam było Ida Sierpniowa też. Ida Sierpniowa. I ja trafiłem do grupy przyjaciół głównej bohaterki, którzy to z tą bohaterką, grupa jej przyjaciół, kolegów ze szkoły, wymyśliła eksperymentalny sygnał dobra, że się idzie i uśmiechamy się do ludzi tak. I patrzymy, czy oni odpowiedzą. I każdy z nas tam dostał jakąś scenę taką, że miał się kogoś uśmiechnąć. Pamiętam, że kręciliśmy na wiadukcie, na moście w Poznaniu i każdy miał, na przykład tam szła taka ładna dziewczyna, uśmiechała się do księdza i on tam od uśmiechiwał i zapisywaliśmy, ile kto zyskał uśmiechów. No, tak książę, ktoś tam dał jakiegoś chłopaka na rowerze i ten chłopak się wywracał, bo się odwracał tam za nią, za tą dziewczyną. A ja, wyobraźcie sobie, trafiłem na grupę przedszkolaków. To znaczy trafiłem, no tak było w scenariuszu. I zacząłem rozśmieszać i te dzieciaki się śmiały i myśmy się śmieli do siebie i tak dalej. I po prostu zarobiłem jak najwięcej punktów w tej zabawie, ale oczywiście najbardziej fascynujące było nagle licealista się dostaje za kulisy filmu, ogląda od zera, było paru fajnych aktorów, ale przede wszystkim na przykład to były czasy, kiedy Krzysztof Ibisz jeszcze był studentem szkoły teatralnej i zagrał w tym filmie, bo on chyba nie ma wielu filmów na swoim koncie, ale wtedy był jeszcze świetnie zapowiadającym się aktorem i parę takich kontaktów z planu. Zawarłem, mówiąc o tym, że w ogóle nagrywaliśmy Sylwestra w podziemiach w Łodzi studia filmowego, więc potem się zdjęcia przyniosły do Łodzi. Legendarna filmówka, no więc wyobrażacie sobie, jaka to była przygoda. A pamiętasz jeszcze... imię postaci, której grałeś? Nie, bo chyba nie wiem, czy była mi przypisana. Nie. No po prostu byłem w grupie, miałem, to była, okay. To była nie ma rola, nic nie mówiłem przez cały... Czyli tylko się, ale jednak, tylko się uśmiechałeś. Tylko się uśmiechałem właśnie, ale jednak było to kilkanaście dni zdjęciowych, no bo ta grupa tam gdzieś była, a to na meczu koszykówki, a to w Poznaniu, a to właśnie w tej Łodzi, Sylwestry, imprezy i tak dalej, i tak dalej. No. I czemu nie kolejna rola? Żeby już coś powiedzieć. Na kolejną rolę czekałem, słuchajcie, no, bardzo długo i drugi film, bo mam dwa, w swoim dorobku, może tam na Filmwebie gdzieś, muszę sprawdzić. No to nie, no to już wielka rola, mówiona, słuchajcie, i to w scenie z Cezarem Pazurą. Wyobrażacie sobie, w jednej scenie i Maćkiem Musiałem, gdzie zagrałem trenera reprezentacji Amp Football Polski. Wyobrażacie sobie, że prowadzę trening Amp Futbolistów w takiej komedii Druga Połowa. Oj, jest, sprawdza. Druga Połowa. Też miałam kiedyś okazję zagrać, tylko w reklamie, z Maciejem Musiałem, także mówię, z Maciejem Musiałem, bardzo fajnie to wspominam. Grałam trochę samą siebie, bo tańcerkę jeszcze wtedy tańczyłam, teraz już na emeryturze, ale fakt, że wtedy grałam samą siebie. Ale słuchajcie, też wiem, czym jest rola nie ma, ponieważ również zagrałam, to jest bardzo mocne słowo, w Ojcu Mateuszu.
rolę niemą i ktoś chyba dla żartu też zrobił mi na Filmwebie konto, więc... Kochani, ja chciałem tylko powiedzieć, że mamy grafikę gotową pod Światowy Dzień Uśmiechu. O, specjalnie dla was, na BIM-ie. W takim razie. Któż to jest, Destry? Twoja siostra? Tak, moja siostra. Wiedziałem, że jak wczoraj sprankuję Krzysztofa, że chce, żeby mi zmienił zdjęcie w zapowiedzi, bo już rozmawialiśmy o tym od dłuższego czasu z moimi widzami, wiedziałem, że też wykorzysta Światowy Dzień Uśmiechu. Śliczny chłopak. Ile miałeś lat wtedy? To było tydzień temu. To było tydzień temu, tak. Nie no, piękny kawałek. To jak członek Kelly Family troszeczkę, no. To jest. Była studyniówka, wydaje mi się, ale nie pamiętam już, czy moja. Ale elegancka muszka, widzę tam się... Jaki czai. Włos. Nie no, piękny chłopak. Piękny. Z reklamy L'Oreal. Miałem tak. Długie włosy, miałem długie włosy. Bo ty słuchałeś też mocnej muzyki, prawda? Tak. To jest perkusja, jakieś grałeś na perkusji? Dobrze grałem powiem? Na perkusji, tak. To były te czasy właśnie, więc włosy zapuszczone były jak najbardziej w smak. Ale dzisiaj mamy co? Szanowni, Jerzy Owsiak, tak, dziennikarz radiowy i telewizyjny. 70. urodziny. 70. Telewizyjny pomysłodawca, organizator corocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Poland Rock Festival. Składamy życzenia. Tak, oczywiście ja tylko tyle powiem, że chciałem mieć tyle energii, co Jurek Owsiak w wieku 70 lat. W ogóle nie wygląda na swój wiek i nie zachowuje się, a przede wszystkim rozpiera go energia. Rock and roll konserwuje, panowie. Tak. Z urodzin dzisiaj jeszcze też Okil Hamidow, może nie kojarzycie tego nazwiska, ale on stoi za kulisami jako reżyser takich kultowych seriali jak Świat według Kiepskich, wyobraźcie sobie, bez niego by nie powstał. Tadżycko-polski reżyser, 62 dzisiaj urodziny. Również Andrzej Sołtysik, którego pozdrawiamy, ekspert filmowy, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Kiedyś się oglądało namiętnie jego recenzje najnowszych filmów. Pozdrawiamy Andrzeja serdecznie. No i Jerzy Engel, słuchajcie, selekcjoner, legendarny selekcjoner i propagator futbolu na tak. Futbol na tak, Jerzego tak, Engela. Legendarny wąs. Tak, legendarny wąs do dzisiaj. Ale co tu dużo mówić. Dzisiaj z sentymentem cofamy się wspomnieniami do jego drużyny, która oczywiście zawiodła na mundialu w 2002 roku, na który zresztą to jest nasz cytat dnia, żeby przypomnieć, że no, według słów ówczesnego trenera jechaliśmy tam po puchar, tak? Ale z drugiej strony może właśnie trzeba stawiać sobie ambitne cele. No, ten cel był zbyt ambitny, jak na to, co się okazało tam, ale wracamy z nostalgią do tamtej drużyny Jerzego Engela, bo jak myślimy, charakter, którego tak często brakuje dzisiejszej reprezentacji, to myślimy właśnie tak kadra Engela. Tam byli szefowie, tam byli zakapiory, tam nie było odpuszczania. No, zdarzały się mecze 0-4 z Portugalią, prawda? Porażka z Koreą, ale nie dlatego, że myśmy się nie przygotowali do tych spotkań fizycznie, taktycznie, ale nie można było mówić o odpuszczaniu. To była taka banda charakternych gości. Nawet ostatnio Tomasz Hajto powiedział, że ciekawie, że u nich Robert Lewandowski nie byłby kapitanem. A jakby udzielił takiego wywiadu jak ten słynny, to miałby rozmowę dyscyplinującą i lepiej, żeby ona się odbyła w obecności trenera i sztabu, bo mogłoby się to różnie aż tak skończyć. Więc Jerzego Engela serdecznie pozdrawiamy, mnóstwo anegdot. Ale muszę powiedzieć, że Jerzy Engel, bo z nim nie wiele godzin spędziłem w jednym studiu. Czasami jego wypowiedzi są bardzo kontrowersyjne, bo on zawsze broni, że tak powiem, kolegów po fachu, bez względu na to. Czasami się nie da ich obronić. No i jest propagatorem polskiej myśli szkoleniowej, zawsze za polskim trenerem. No to teraz jest po myśli Jerzego Engela, Michał Probierz, trzymamy kciuki. Natomiast chciałem powiedzieć, że pan Jurek niezwykle zyskuje przy bliższym poznaniu i zaskakującą ma dużą wiedzę na temat futbolu, wiedzę taktyczną, a jeszcze w dodatku w tych czasach, właśnie wtedy, w 2002 roku, pamiętam rozmowę z nim,
on grał Football Managera i nawet będąc selekcjonerem, traktował trochę Football Managera jako bazę danych swoich piłkarzy. Miał ich też tam w rankingu, także takie, takie nowoczesne podejście. Proszę bardzo. Jerzy Engel. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Serdecznie. Ja wam chcę też, moi drodzy, zerknąłem powiedzieć... sobie na skład w ogóle. Gdzieś tamten. Tutaj za czasów. Oczywiście wspomniany już Tomasz Hajto, Jerzy Dudek w bramce. Jest Jacek Krzynówek, jest Michał Żewłakow, jest Maciej Żurawski, Piotr Świerczewski, Radosław Kałużny, ale jest również też Emanuel Olisadebe, o którym przecież nie możemy też zapomnieć. No tak, Emanuel tak, Olisadebe. Zasługa Jerzego Engela, że Emanuel Olisadebe trafił do reprezentacji Polski. To był jego zawodnik z Polonii Warszawa. Zbigniew Boniek i Jerzy Engel wtedy przeforsowali ten pomysł właśnie z Emanuelem Olisadebe, no legenda. Sentymentem polskiego. Się patrzy na ten skład, prawda? Jest sentyment, jak człowiek sobie przypomina. No teraz niektóre z tych osób działają prężnie dalej w internecie i człowiek już trochę zapomniał, że oni kiedyś biegali po boisku i reprezentowali nasz kraj. Bo fakt, że już kojarzą się z czymś zupełnie innym, na przykład pan Tomasz Hajto. Tak, z ekspertem w Polsacie. Na przykład. Tak, słuchajcie, chciałem może to nie do końca wydarzenia, ale chcę powiedzieć, że... który był wczoraj? Piąty. Więc piąty, jaki mam miesiąc? Październik. Piąty październik 2023. Tak, piąty październik 2023 zostanie zapamiętany jako dzień, w którym odbyła się pierwsza gala paraboksu. Byłem tam wczoraj, zrezygnowałem z oglądania meczu Rakowa i jak się okazało, nic nie straciłem. W Białymstoku, słuchajcie, w Operze Podlaskiej, Filharmonii Operze, czyli w cudownych warunkach, stworzona fantastyczna gala, taka jak każda bokserska gala ze światłami, z muzyką, zawodnicy wyjeżdżający, nie powiem tu wychodzący, bo wjeżdżający na wózkach do ringu, świetny ring, gwiazdy, słuchajcie, czy byli mistrzowie świata, Albert Sosnowski, Krzysztof, który był w ogóle anonserem, Krzysztof Głowacki, mistrz świata, Marek Piotrowski, legendarny wojownik, właśnie jestem w jego koszulce, taka fundacja sprzedaje koszulki właśnie, żeby na Marka rehabilitację zarobić, bo znacie pewnie wszyscy jego historię. Jest zbiórka na Się Pomaga, ja ją wrzucam na Twittera i będę jeszcze wrzucał. No Marku, można by długo. Został zaproszony, był oczywiście, on jest w ciężkim stanie, o kulach, ale wręczał tam puchary, był to fantastycznie powitany. No i przede wszystkim 9 walk i nagrałem swoim telefonem komórkowym jedną z nich, zresztą bardzo ciekawą, bo wyobraźcie sobie, że zadebiutował w niej zawodnik amfutbolu. Na co dzień amfutbol, dopiero co w reprezentacji Polski grał. Wygrał amfutbol cup w Warszawie, na którym byliśmy. Tak. Z Testream i wyobraź sobie boks. Zobaczcie, jak to wygląda. Zwłaszcza, że byli u nas propagatorzy para boksu tutaj w studio. No to zobaczcie na jaka to jest prawdziwa walka. Dawaj, bo ty trzymasz, skończ lewym, trzymasz się na ziomek, gdzie on tego zbije?
wysiewkę ci wkład. Ściągnij od razu, samo oddaj. Na wysiewkę. Tak, i na górę. Teraz ty, teraz ty. To tylko krótko chcę to spuentować tak, że wyobraźcie sobie, jak wrzucałem na bieżąco z tych walk Dawid Dobkowski właśnie, w czerwonej koszulce tutaj walczył z reprezentacji Polski w futbolu. Jak wrzucałem te filmiki, zdjęcia na Twittera, to bardzo dużo miałem takich wpisów, że Pol promuje patologię, że to jest nie do oglądania. Słuchajcie, no, to jest pasja, to jest życie tych ludzi. Oni po pierwsze nie czują się niepełnosprawni, a są tam w ogóle trzy różne kategorie. Kategorie niepełnosprawności, bo są też i tetraplegicy, którzy mają prawie że niedowład czterokończynowy. No i po prostu są też tacy najbardziej sprawni, jak właśnie Dawid. Tutaj z Nikodemem Przątką to taki przegrał. Dawid zresztą, ale dlatego, że cztery lata już walczy Nikodem, jeden z najlepszych naszych zawodników. Chcę powiedzieć, że oni nie czują się niepełnosprawni, często powtarzają, niepełnosprawność to stan umysłu. Oni są być pełnoprawnymi obywatelami, nie chcą siedzieć w czterech ścianach, chcą realizować swoją pasję. Oni dzięki temu się realizują, żyją tym. To nie jest tak, że sobie zrobią krzywdę, walczą w kaskach, walczą takimi dużymi rękawicami. Jak widzieliście, wózki są przypięte, no więc nie można odskoczyć, uciec, ale jest balans z ciałem, to nie jest tak, że i naprawdę oni się w tym spełniają. Jest to też element rehabilitacji na pewno dla nich, plus poznawanie nowych ludzi. Nie rozumiem, jak można komukolwiek odebrać prawo do sportu. To jest... Tak, i dla nich to jest czysty sport. Słuchajcie, jak się tam właśnie ich ogląda, to jest czysta pasja, to jest właśnie prawdziwy sport. Nie dla pieniędzy, tylko dla pokonywania własnych barier, więc jeszcze raz apeluję, nie nazywajcie tego, po prostu pozwólcie się tym ludziom realizować w życiu w taki sposób, jaki chcą. To tak tylko chciałem... No, a ja chciałam pochwalić Michała, właśnie ciebie, bo to, jak ty właśnie wspierasz ich, propagujesz właśnie Jump Football i właśnie taki paraboks, to jest coś pięknego, bo no, nie każdy ma odwagę, żeby tak mocno promować takie no, niszowe dyscypliny sportu, ale to jest coś pięknego. Ja na przykład jestem zachwycona i serduszko mi rośnie. A nawet powiem szczerze, no zobaczcie, bo bardzo często się mówi też, że w niektórych dyscyplinach, czy gdzieś w MMA czasami gdzieś jest unikanie tej walki, prawda, przytulanie się gdzieś, a tutaj no z tą wymiana, tak? Tak. Nie ma, nikt ci nie ucieknie, tylko cały czas naparzanie. No tak jak wam w futbolu zawsze podkreślam, nie ma czegoś takiego jak niski pressing. Tam jest zawsze na 110% walka i dlatego właśnie ich promuje i propaguje. Wracając a propos fejmu, który wywołałeś, Filipie, jest propozycja kolejnej walki podobno. Jakiej? A. Z kim to? Co tu się dzieje? Darolew. Darolew? Darolew. O rany. Jakiś to jest niebezpieczny zawodnik. Atakuje. Ty to jesteś dopiero niebezpieczny. Tak, Michał. Ja to no słuchajcie, Boże, wiecie co, wakaty. Zobaczcie, jak się wykruszyło. Widzieliście tę serię zwolnień, rozstań w fejmie, bo to jest takie też pokłosie tak. Afery tak. Pandora Gate. Ja już nie wiem, kto wyleciał. Chyba Boxdel, tak, który w ogóle był współwłaścicielem, tak, współzałożycielem, ale wczoraj już, no jak mówię, jechałem do Białegostoku i potem byłem na gali, nie wiem, czy wszystko kontrolowałem, ale też parę innych osób wypadło, kojarzycie? Tak, na pewno Marcin Dubiel, tak, Agata Fong też. Paramaxil. Agata? Tak, tak, Agata, Paramaxil również. Paramaxil, no to za kontrowersyjny tweet, rzeczywiście, tak. No w tej sytuacji wyjątkowy brak wyczucia. Tak, no to nie jakby, jest no z takich rzeczy w taki sposób się nie żartuje. Rozumiem, że to był trolling z jego, no ale zważmy na chwilę i na to, co zostaje. Nie miejsce i nie czas. Tak. No zwłaszcza, że musimy chyba cały czas mieć w głowie to, że najważniejsze są tutaj ofiary tego wszystkiego, plus tragedie rodzin, które też na pewno to bardzo mocno przeżywają, więc nie jest to czas i miejsce, tak jak powiedziałeś, Testri, na tego typu paskudne tak. Żarty. Więc być może kara słuszna? Mam wrażenie, że być może da mu do myślenia. Nie, a może nie a propos miejsca, ale a propos czasu. Krzysiek mówi mi, dokończmy kalendarium, bo już czeka nasz gość, którego chcemy oczywiście u nas przywitać. Zerknijcie proszę, co tam jest dalej? Politechnika Krakowska? W każdym razie zobaczcie, że w 1927 roku odbyła się premiera pierwszego filmu dźwiękowego Śpiewak Jazz Bandu w reżyserii Alana Crosslanda. Warto to odnotować. Tutaj
No mamy dwie tragiczne też, właściwie trzy, no bo wojna izraelsko-arabska, słynna wojna Jom Kippur, ale jako, że za chwileczkę Nikodem tutaj u nas w studiu, odnotujmy, w 2000 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu kryminalnego CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas. Ale ja wam mówię, muszę powiedzieć, że jakoś ja tych serii CSI nie byłem fanem. Ja też, one leciały też późno w nocy, pamiętacie? Tak, późno w nocy, się trafiło, nie było nic lepszego, to się obejrzało. Dokładnie tak, nie mogłeś usnąć, albo gdzieś tam się siedziało, tak. To gdzieś w tle faktycznie, ale no też nie byłam jakąś faką, żeby specjalnie czekać, tudzież nagrywać na VHS-y. To faktycznie nie, ale też Politechnika Krakowska u nas w Krakowie zwana Polibudą. Mm-hmm. Pozdrawiamy studentów Polibudy, jeśli są tutaj tacy, nie są jeszcze na zajęciach, bo studenci już powrócili, słuchajcie, do swoich miast, gdzie studiują. Także to czuć trochę też na drogach, na pewno czuć w autobusach. To się cieszysz? Uśmiecham się, bo już widzę, że drzwi delikatnie się uchylają. Jak randka w ciemno, widzimy tylko taki zarys. Widzimy tylko i wyłącznie zarys, a za tym zarysem Nikodem Pankowiak. Pierwszy raz u nas... Chociaż był już na żywo, ale teraz pierwszy raz jest na żywo i za chwilę będziemy mogli się z nim zobaczyć i porozmawiać. A czym poprzedzimy jego wejście? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czym poprzedzamy wejście, czy po prostu Nikodem wchodzi? Poprzedzamy materiałem wideo z wczorajszego Hate Parku. Bardzo prosimy w takim razie. Legia grała pierwszą połowę w spacerowym tempie. To było widać od początku, że... Ja myślałem też również, że po tej Aston Villa te morale zespołu, drużyny, ci kibice, których było cały czas słychać na Walkmar, na trybunach, no, oni akurat dojechali na to spotkanie, natomiast Legia miała duże problemy w pierwszej części meczu. Grała zbyt spokojnie, zbyt wolno i tak jak powiedziałeś, myślę, że byli zadowoleni z remisu. Ja myślałem natomiast, że powalczą o całą pulę, jak to zwykle bywa. Ale być może dzisiaj nie byli w stanie. Nie byli w stanie nawet w 10 przez 25 minut, dzisiaj około 25 minut. No, stoliczałem czasem pół godziny wyszło. Tak, gdzieś pół godziny wyszło, że grali z przewagą jednego zawodnika i widzieliśmy, że tych sytuacji również nie potrafili sobie stworzyć. Trochę rotował składem Kosteruniajcz. Gual, były w pierwszej połowie dwie, trzy sytuacje, gdzie można było troszeczkę to lepiej rozegrać, szczególnie, że tam po prawej, po lewej stronie wychodził Patryk Kun, ale wtedy Gual tylko chyba myślał o sobie, troszeczkę takie egoistyczne zachowanie tego zawodnika w tym meczu, bo w meczu akurat za Aston Villą grał do zespołu. Natomiast dzisiaj gra Legii mnie troszeczkę rozczarowała, jeśli chodzi o całokształt tych 99 minut. Jest z nami na żywo, nie z ekranu, prawdziwy, żywy, on istnieje. Wyszedłem z piwnicy. Serialowa.pl, od razu ci naleję naszej herbatki, proszę. Na którą patrzysz zawsze z ekranu. Zawsze chciałem się napić na naszej herbatce. A tutaj możesz sprawdzić, jak smakuje. Super, że jesteś. Cześć, też się cieszę bardzo. Bo przychodzisz do nas z Poznania, tak? Tak jest. No i słuchaj, od razu wymyśliłem, że nie było tego w scenariuszu, ale że no muszę cię zapytać o serial, który zaraz, jak tylko znajdę chwilę czasu, a nie mam jej prawie wcale, a jeszcze teraz kadra, muszę odpalać. Powiedz, czy warto? David Beckham. Mnóstwo fantastycznych recenzji. No tak, faktycznie nie było tego w scenariuszu, no ale kanał sportowy są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak najbardziej warto. Myślę, że zwłaszcza fani angielskiej piłki, czy też Manchesteru United, to już w ogóle dla nich rzecz obowiązkowa. 4 odcinki, każdy nieco ponad godzina i naprawdę jest to przejście przez całą karierę Davida Beckhama od dzieciaka aż po dziś dzień. Oczywiście Beckham to człowiek dużo więcej niż piłka nożna, więc tutaj i dużo oczywiście spraw związanych z boiskiem i dużo związanych z życiem prywatnym, bo przecież to było bardzo kolorowe, jest do tej pory. Więc tak, to jest coś, co trzeba zobaczyć, zwłaszcza, że nie ma tam jakiegoś gryzienia się w język, takiego kalkulowania, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Tak jest dosyć kawa na ławę wyłożona, jeśli chodzi o takie palące kwestie, jak na przykład słynna sprawa z butem, no czerwona kartka na Mistrzostwach Świata. I tak dalej. To wszystko pamiętam, wszystko to opisywałem wtedy jako dziennikarz. Butem, wyobrażacie sobie, wściekły Sir Alex Ferguson wpada do szatni, kopie z wściekłości korek leżący tam na środku i trafia Davida Beckhama, który był no już wtedy celebrytą piłkarskim, bo to jeden z pierwszych celebrytów takich prawdziwych. Zobaczcie, że do dzisiaj, jak tylko się pojawi jakaś para, to się mówi o Polsce, tam
Beckhamowie od razu przyrównywani są. On jest wzorcem, tutaj jest srebr. I trafia Davida Beckhama, tego, co już jest w reklamach, ikoną mody. Pamiętam, że zaczął grać w takiej opasce na głowie, w takiej, takie, co się nakłada, nie wiem. Bandana taka? Nie bandanie, tylko, no, że taką nakładasz plastikową opaskę. Tak, z H&M-u w ogóle nie można jej było kupić w Wielkiej Brytanii. I nagle dostaje tym butem wbrew rozwalony łuk brwiowy, no bo wkurzył się na niego trener. Dzisiaj nie do pomyślenia, ale to był Sir Alex, to był jego status. Zresztą David za chwilę odszedł do Realu Madryt. Chcę tylko powiedzieć, że jest, nie wiem, czy widzieliście, kapitalne taki, to nie jest teaser, to ktoś wrzucił fragment David Beckham, prawdziwy dziennikarz śledczy. Jest taki fragmencik tego serialu, jak jest, udziela wywiadu na kanapie, pięknie ubrana, umalowana Victoria Beckham, i opowiada, że byliśmy rodziną, o swojej rodzinie, tak? Że doskonały fragment. Byliśmy właśnie taką, no, biedną, z klasy pracującej. A nagle wkłada głowę nie w kadr, tylko między drzwi tej Beckham. Opowiedz, jaki samochód miał twój tata. Ona: ale nie, to nie ma nic do rzeczy, bo powiedz, jaki samochód. Nie, tutaj ona. I docisnął ją, wiesz, przez dobre 30 sekund, ale powiedz, ale nie oszukuj widzów, ona nie. No i w końcu wymusza na nie oświadczenie, no powiedz, czym tata woził cię do szkoły. No i ona: no tak, no, tata miał Rolls Royce'a. Tam od razu więc nie wiem, jak tam wpłynęło to na atmosferę w domu państwa Beckhamów, ale... Śmiali się, że z Davida wyszedł tutaj mały komunista w tej scenie, akurat rozliczający ludzi z majątku. Więc sięgam na pewno po ten serial, zwłaszcza, że jak mówisz, 4 odcinki, to do szybkiego wchłonięcia. Tak, jak najbardziej. No, kolejny serial sportowy, świetny, od Netflixa. Nic tylko oglądać. Nostalgia, zwłaszcza, że dla kibiców Manchester United. Co wam zostało, drodzy kochani fani Czerwonych Diabłów w tym momencie? Właśnie te wspomnienia tych starych, cudownych czasów Sir Alexa. Wielki fan, mój kolega, którego mamy w grupie na... mamy taki czat o Fantasy Premier League na Messengerze. I właśnie kolega jest wielkim fanem Manchesteru United i też się śmiał, no, co mu zostało. Został mu właśnie ten serial i że zdarzyło mu się łezkę na nim uronić po wielkości Manchesteru. Proszę. Ja niechody mnie tak troszeczkę również poza scenariuszową. Śmiało. Chciałem się dowiedzieć, skoro mamy ciebie tutaj już na miejscu, skąd u ciebie się... Światowy Dzień Uśmiechu. Nie chciałem zapytać, co sądzisz o Światowym Dniu Uśmiechu. Ja widziałem to zdjęcie już za kulisami i moje pierwsze pytanie było: kto to? Chciałem cię zapytać, skąd u ciebie ta pasja do ogólnie do seriali, do kinematografii, skąd u ciebie się to wzięło, gdzie ten pierwszy raz taki bakcyl, że zajawiłeś się. To było bardzo dawno temu, bo byłem w gimnazjum, no to już tam x lat. Zaczęło się, myślę, jak wiele chyba pasji serialowych w tym kraju, od Zagubionych na TVP. O, Lost. Tak, od Lost. Gdzieś tam zupełnym przypadkiem zobaczyłem... chyba to był nawet finałowy odcinek pierwszego sezonu. Gdzieś leciał na TVP, przełączałem po kanałach, zatrzymałem się, obejrzałem. To jest absolutnie doskonałe, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wiesz, wtedy miałem 14 lat, coś takiego, no to też łatwiej było się oczywiście zachwycać pewnymi rzeczami. Teraz już jest więcej takiego cynizmu i kręcenia głową na te seriale, ale absolutnie się zachwyciłem. No i cóż, nie będę tutaj kłamał, no jak się kiedyś zdobywało seriale w Polsce, jeśli TVP miało pół roku obsuwy w stosunku do Stanów Zjednoczonych. No, czekało się, tak, albo gdzieś tam z kolegami się kombinowało, no więc najpierw byli Zagubieni, jak skończyli się Zagubieni, no to był Prison Break. Tak, no to u mnie z drugą stronę od Prison Break. Tak, to był taki pierwszy poważny serial. To dokładnie pamiętam, pierwsza moja trójka to byli Zagubieni, Prison Break, Jericho, taki serial, który leciał w Polsce na AXN-ie, 2 sezony niestety tylko miał. To była pierwsza taka moja też rozpacz fanowska po anulowaniu serialu za wcześnie. Tak, na CD dostawałem, na DVD. Pamiętam, że dostałem parę takich płyt i tam były całe 2 sezony rzeczywiście. O ataku nuklearnym na Stany Zjednoczone.
no tak, one, koncept serialu był bardzo, bardzo tak. ciekawy. No i później czwarty był Dexter, a dalej to już się sypało, bo jak obejrzałeś jeden serial, za chwilę czytałeś o kolejnym, o kolejnym, o kolejnym. No i teraz tego jest za dużo, pewnie już trochę, ale no, tak, tak to wygląda. Ciągle przypomina nam nasz wydawca, że mamy światowy dzień. Gaśnie i się pojawia tak, cały tak, czas. Tak, to się chyba zbagowało, tak, ale to ja też pytanko poza scenariuszem, bo skoro już mamy cię w studium, to musimy wypytać o prywatę. Czy masz jakiś limit, czy mówisz sobie, dobra, oglądam 3-4 godziny, koniec, czy po prostu dękujesz serial, żeby napisać o nim recenzję, niezależnie od wszystkiego, oddając się tylko potrzebom fizjologicznym? Nie, 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 absolutnie to tak nie wygląda. Ja wiem, że nieraz takie komentarze też się pojawiają na czacie, czasem go śledzę, że ten to nic nie robi, tylko się ogląda serial. Ciężka praca. Ja trochę to rozumiem, te komentarze, ale nie, to tak na szczęście nie wygląda. Trzeba mieć też czas na inne rzeczy, ale nie ma jakiegoś takiego sztywnego limitu, że dzisiaj oglądam 3 albo 4. Czasem na potrzeby recenzji trzeba coś obejrzeć szybko, bo na przykład ktoś nie udostępnił przedpremierowo wcześniej tego serialu i musisz go obejrzeć jak najszybciej po wyjściu, żeby ta recenzja się pojawiła w miarę na czasie, a nie była opóźniona. No a to są też rzeczy, które oglądam po prostu dla rozrywki. Mm-hmm. Przychodzi teraz, nie wiem, piątek, to siadam do pokolenia V, czy teraz się zaczął Loki na przykład, była Ahsoka w środy. No to fajnie, oczywiście jest gdzieś tam ten element obowiązku w tym wszystkim, ale cały czas jest w tym dużo po prostu fanu i radochy. No ale na przykład musiałem faktycznie, praktycznie zrezygnowałem z oglądania filmów na rzecz seriali, no bo już nie było czasu. Nie, jeszcze powiedz, czy jest u was podział, że na przykład, no wiesz, tak jak w redakcjach, ten się zajmuje Bundesligą, ten ligą angielską, ten reprezentacją Polski, a ten koszykówką, a ten siatkówką, że na przykład ty zagarnąłeś Marvela z uniwersum Marvela, wszystkie seriale. Akurat właśnie ja Marvela nie zagarnąłem. Tutaj może apel do redaktor naczelnej, że poprosimy tutaj, żeby pani coś Marto, z tym zrobić. Marto. Ale tak zupełnie serio, akurat faktycznie jak wyszło Marvela, czy seriale z Gwiezdnych Wojen ma u nas Mateusz. Jakoś tak się zawsze staramy dzielić między sobą, żeby to było w miarę spójne. Jak już ktoś faktycznie widział ileś seriali Marvela, ogląda je na bieżąco, no to żeby dalej to recenzował, no bo faktycznie zrobi to najlepiej, zna się na tym najlepiej. A czy zdarzyło ci się, bo wy macie wcześniejszy dostęp czasami, prawda? Bardzo często, tak. Zdarzyło ci się jakiś spoiler, czy zdradzić komuś, albo na przykład ktoś do ciebie dzwonił, mówi, słuchaj, powiedz, co się tam wydarzy, bo już nie wytrzymam. Bardzo często. Gdzieś tam czasem, nie ukrywam, mówię znajomym, że na przykład o, widziałem ten serial, albo ten, ale... O, ten umarł, a ten... Nie, 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 absolutnie właśnie nic takiego. My zawsze podpisujemy NDA-ki, okay. I tam są często też jakieś kary finansowe za ewentualne zdradzanie spoilerów, więc nie ma tutaj możliwości, żeby coś zdradzić. A są rzeczy czasem, które trzeba bardzo długo trzymać w tajemnicy, bo zdarza się tak, że dostajemy ten przedpremierowy dostęp na ostatnią chwilę, a zdarzył się i przypadek, że oglądałem serial pół roku przed jego wyjściem, więc to już było absolutne. Zdążyłem praktycznie zapomnieć i później oglądałem raz jeszcze, ale nie, no na przykład była u nas osoba w redakcji, która wcześniej widziała 3 odcinki sukcesji tego sezonu finałowego. Wiemy, co się wydarzyło w trzecim, kto oglądał, tam zginął Logan Roy. Ja tego akurat nie widziałem wcześniej i nie wyobrażam sobie trzymać takiej tajemnicy na przykład przez miesiąc, bo ja bym chciał już z kimś o tym porozmawiać po prostu. No właśnie, jakaś taka tajemnica, którą ciężko było. Też nie oglądałem sukcesji, ale już wiem, że Logan... Przepraszam, ale to już, ja wiem, że tam zaraz ktoś napisze, że mam spoiler, ale ja wychodzę z założenia, że jednak jak ileś czasu mija od premiery, no to już tak, można swobodnie rozmawiać. Fani sukcesji na pewno mają. Powiem tak, jak była sytuacja taka, ja miałem tak z Jamesem Bondem chyba, tym ostatnim. No. Akurat spotkałem się na taką kolację biznesową z kolegą i tak no, zaczęliśmy, że tak powiem. Widziałeś tego nowego Bonda? Tak. I on zaczął od razu opowiadać, co się działo, myśląc, że ja że jakby, też widziałem, a ja nie widziałem. Aha. Bo był w kinie i mówię, co, widziałeś tego nowego Bonda? No, dowiedziałem się wszystkiego. Zawsze, już nie musisz iść. Jak piszemy recenzje, to staramy się tych spoilerów jak najbardziej unikać. No, jeśli są to recenzje przedpremierowe, to już w ogóle tutaj nie ma dyskusji na ten temat. Ale fajnie, że zamieszczacie też czasami spoiler alert, że tak, dalej to, nie czyta, jeśli nie chcesz poznać treści. To myślę, warto brać pod uwagę. Natomiast myślę też, że troszkę za daleko poszła ta fobia przed spoilerami. No właśnie, słuchaj, ja ostatnio gadałem gdzieś na Twitterze, gadaliśmy o
Przepraszam. O Breaking Bad i że jest to najlepiej zakończony serial, no na przykład w porównaniu z Grą o Tron. Tak. No bo, że tak powiem, cała historia się dopina. Ale no, gadaliśmy o tym zakończeniu, a tam co się stało? No, cały czas za twoimi plecami pojawia się moje zdjęcie, ale mnie rozbawił coś innego. Rozbawił mnie, no nie wiem czemu, może poranna godzina, ale taki super bohater, człowiek spoiler, którym został określony Nikonem. Wyobraziłem sobie takie super moce, że zna wszystkie seriale i mówi, ten zginie, ten przeżyje. Słuchaj, był taki serial Portlandia, to był taki tworzony przez dwoje no, komików, nie wiem jak ich nazwać, Fred Armisen, tam między innymi tworzył ten serial. Całkiem znany aktor, często się przewija w rolach drugoplanowych. No i oni mieli tam taki odcinek, bo to serial w dużej mierze bazujący na skeczach. Że po prostu w jednym sketchu dwie osoby gadają o serialach, zdradzili ci tam spoilery z kilkunastu produkcji. I to takie naprawdę grube, typu ten ginie tu, ten zamordował tego i tak dalej. Darth Vader jest ojcem Luka, tak, no wiesz, to, kogoś kto nie ogląda. To wszystko w ramach właśnie trochę wyśpiewania tej fobii spoilerowej, no bo to było często o serialach, które się skończyły 10 lat wcześniej, ale tak. Ludzie nawet czasem i tego nie chcą słyszeć. A propos domagania się, jaki był, chyba już nie pamiętam, czy jeszcze był wtedy prezydent Barack Obama, czy kto, że domagał się od, i tam scenarzyści mu zdradzili, nie wiem, cały plot, jaki będzie tam w drugim sezonie, czy w trzecim House of Cards, ale widziałem taką fajną anegdotę, opowiadał Kit Harington, który grał Jona Snowa w grze o Tron, że, no pamiętacie, był tam taki, sezon się skończył cliffhangerem, że tak. Jon Snow zasztyletowany leży, no i on był u rodziców i wracał do domu jakąś tam drogą taką podmiejską, no i został zatrzymany przez policjanta za, no, przekroczenie prędkości i z taką kamienną miną rozmawiał z nim ten policjant i mówi, ma pan dwa wyjścia, albo pojedzie pan teraz ze mną na komisariat, no bo tutaj przekroczył pan o tyle i tyle, musimy wszcząć procedury, może to się zakończy aresztem, sędzia, prawda, no bo tam tak to jest. To aż tak przekroczył? Tak, albo powie mi pan, czy występuje pan w następnym sezonie. No i Kit Harington, który też podpisuje jakieś NDA, no tak, ale tak, wiesz, tak. Skalkulował sobie, mówi, no jestem, on mówi, a ten policjant na niego... Lord Commander, proszę tylko pilnować prędkości po tej stronie muru i go więc... Tak, ci aktorzy często muszą, czasem już ich nie ma w serialu, a na przykład kręcą się gdzieś na planie, gdy są kręcone jakieś kluczowe sceny, na przykład w plenerze, żeby jeśli ktoś gdzieś zrobi zdjęcie, to było widać, że ta osoba dalej jest. Albo na przykład pojawia się we wspomnieniach, tak? Można też w ten sposób. Jeszcze taka śmieszna scena. Są te talk showy, które zresztą wróciły teraz. Tak. Wreszcie coś się zaczyna dziać. Strajk scenarzystów, więc napisali im te kwestie i Jimmy Fallon, tak? Jest ten Jimmy Kimmel i Jimmy Fallon. No to u jednego, chyba u Fallona, była ta dziewczyna, która grała Arię. I on ją zapytał, no i no w ogóle jak ten ostatni sezon w Grę o Tron, a ona odpowiedziała, no wiesz, właściwie trudno mi powiedzieć, bo ja ginę już w pierwszym odcinku, więc nagle tak się złapała, wiesz, za usta i on, nie. Jak to? Wszyscy panika tam w studiu. Ten Jimmy też był totalnie zestresowany. No, że wiesz, wyobrażasz sobie, że spoilerujesz, ale okazało się, że ona tylko zagrała w ten sposób. Że no nie, nie. No to teraz mamy spoiler, że ona wcale nie umiera w pierwszym odcinku finałowego sezonu. No tak. Losy tak, Arii pan reżyser lubi sobie uśmiercić kogoś, nawet w pierwszym odcinku. Tak. Wydaje się, że będzie głównym bohaterem. Akurat z Grą o Tron faktycznie później był bardzo reglamentowany dostęp do tych finałowych sezonów. Już to było trzymane w naprawdę ścisłej tajemnicy, zwłaszcza, że tam w jednym sezonie, bodajże piątym, wyciekły im chyba 4 odcinki jeszcze przed premierą. Krążyły po pirackich serwisach, więc no, w HBO zaczęli się, co mnie nie dziwi absolutnie, bo ich największy hit w końcu, zaczęli bardzo mocno pilnować tego tematu. No ja pamiętam, że też po premierze Gwiezdnych Wojen, jednej z części, ktoś właśnie jeździł samochodem po mieście z taką wielką karteczką Han Solo nie żyje. I co zrobić z taką osobą? No bo, no słuchajcie, no psuje zabawę, nie zabawę, ale fakt, ja widziałam to przedpremierowo i wyobraźcie sobie, że moja koleżanka, jak ginie Han Solo, przepraszam za spoiler, jak ktoś nie wie,
wpadła w taką histerię, zaczęła płakać. Ja mówię, uspokój się, on na pewno wróci. Ona nie, on już nie wróci. I płacze mi w tym, kiedy mówię, rany boskie. Ale fakt, że no, ludzi, którzy spoilerują, zwał jak zwał, jedni mówią tak, inni. Tak, jest krąg w piekle dla tych, którzy spoilerują osobno, seriale, tak, i filmy. Moi drodzy, pytacie na czacie, kiedy wejście Dominika Piechoty z Alkmaar Marcin Czuber. Otóż za minutę już kończymy z Nikodemem. To pogadajmy o serialach. Może. No właśnie, Loki. Czy nam rekomendujesz Lokiego? Tak, zdecydowanie rekomenduję, jeszcze, żeby być właśnie na bieżąco. Oglądałem go dziś o 3 w nocy w pociągu, bo akurat jest, tak jak zawsze o 9 rano seriale Disney Plus się pojawiają na platformie, tak ten akurat miał premierę już o 3 w nocy. Bardzo, naprawdę bardzo dobry pierwszy odcinek drugiego sezonu i chyba najlepsza rzecz w tym serialowym świecie Marvela od dłuższego już czasu, bo niestety to uniwersum serialowe Marvela idzie tak, powiedziałbym, raz lepiej, raz gorzej. Tu będzie lepiej, myślę, po tym pierwszym. Co w takim razie czego możemy spodziewać się po trzecim sezonie? Lupina czy też Lupin? Lupin. Widziałem u was wywiad z twórcą, tak? Tak, jest wywiad z twórcą. Między innymi on jest też twórcą Hijacka, którego oglądałeś na Apple TV Plus i powiedział, że jeśli będzie nowy sezon, to już raczej nie z nim i musiałaby to być raczej inna historia. Co jak ktoś widział, to w sumie zrozumiałe. A co do Lupin, no to już się zrobił taki serialowy blockbuster trochę. Jest, widać, że budżet po tym sukcesie dwóch pierwszych sezonów został mocno zwiększony, tak, tych scen akcji jest więcej, pościgów jest więcej, taki trochę klimat bondowski momentami, ale ogląda się to świetnie, naprawdę. Jak ktoś szuka po prostu serialu rozrywkowego, Lupin, absolutnie do obejrzenia, do nadrobienia, koniecznie. Oglądałem pierwszy, drugi sezon, trzeci na pewno zobaczę. 7 odcinków tym razem. Poprzednie części zawsze miały po 5, teraz jest 7, więc bonus. Długo musieliśmy czekać, bo 2 lata prawie, ale... I kiedy będzie można obejrzeć? Już jest! Tak, od wczoraj, więc dzisiaj wracasz do domu i możesz oglądać. Super. Nikodemie, bardzo ci dziękujemy. Ja również dziękuję. Za przejazd w nocy pociągiem i za wizytę tutaj na żywo. No cóż, za tydzień zapraszamy cię z powrotem na nasz ekran. Może już nie będzie na nim wtedy testowego. Zajmę miejsce. Czy już na stałe. Bardzo dziękujemy ci jeszcze raz. Również wielkie dzięki. Nikodem Pankowiak, serialowa.pl. A teraz przed wami Wojciech Kowalczyk. A jak tylko skończy, Dominik Piechota prosto z Holandii. Co się dzieje? Kto jeszcze jest w areszcie? Kto już wyszedł? Komu PDW? Zaraz zobaczymy. Jeszcze raz i grana na BSD. Rozmawiając o trenerach Rakowa, bo teraz trenerze Szwardze. Trener się odblokuje. Może kiedyś na świecie spojrzą na to, może dostanie pan kiedyś pracę, ale za ofensywę. Bo wzięli naszego jednego defensywnego i w Arabii Saudyjskiej już zdążyli wyrzucić, bo tylko defensywa i defensywa. A jeszcze pokładacie jakieś... No takich nie chcą na świecie, no. Ofensywa, kuźwa, mać. Zacznijmy grać ofensywnie. To, że się parę razy przegra wysoko, trudno. Słuchajcie, Michniewicz też przegrał. 6 dostał od Holandów. Od Holandów, tak? W Lidze Euro, w Lidze Narodów. No tak, później zaczął grać defensywnie. 1-6, a zaczęło się od 1-0. A to go wyrzucają z każdej pracy, jak zaczął grać defensywnie. Jest z nami Dominik Piechota, prosto z Amsterdamu, co widać na załączonym obrazku. No oddajemy ci głos i mów jaka jest sytuacja. Widzowie nasi to pytują na teraz. Słuchaj, Legia wraca o 10.25 samolotem. Czy na pokładzie będą Josue i Pankow, którzy całą noc spędzili na komisariacie? Ale w jakim charakterze? Świadków czy... Dzień dobry, na pewno nie będzie na tym pokładzie ani Josue, ani Pankowa. Oni nie polecą z zespołem o tej 10.25. Tak naprawdę jest to sytuacja absurdalna. Wyobraźcie sobie, że zostali zatrzymani w charakterze, po prostu zostali zatrzymani, tak? Bo to nie jest ochroniarze, że zostali przez nich zaatakowani. Te dwie postaci zostały niemalże wyrwane z autobusu, no bo piłkarze Legii wraz ze sztabem, też nawet z niektórymi dziennikarzami zostali zamknięci w autobusie, no i policja wtedy powiedziała, że doszło tutaj do ataku i albo dajecie nam te dwójkę, albo my wchodzimy siłą do autobusu, więc po prostu wyszli tak naprawdę, no, sceny jak z jakiegoś filmu, wyszedł w kajdankach, więc to traktowanie było strasznie po prostu też agresywne, takie bezpośrednie ze strony policjantów, więc
tych dwóch zawodników zostało zatrzymanych i straszny też chaos dezinformacyjny. Wyobraźcie sobie, że to klub od razu uruchomił swoich adwokatów, którzy byli na miejscu. Chcieli pojechać do piłkarzy. Kostar Unijajc siadł w taksówkę razem z Konradem Paśniewskim. Był tam też Piotr Miękus, adwokat klubu. Oni jeździli w nocy i szukali tak naprawdę, gdzie są ich piłkarze, bo policja nie chciała nawet poinformować, gdzie ich zatrzymała. Jakby myliła, dawała jakieś mylne sygnały. Początkowo mówiła, że przewozi ich do komisariatu w Amsterdamie. Później jednak się okazało, że to Alkmaar, a to 40 minut różnicy. No i wyobraźcie sobie, że w środku nocy normalni trenerzy analizują, co się dzieje na boisku, a Kostar Unijajc jeździ taksówką z adwokatem, z członkiem sztabu i szuka swoich piłkarzy po komisariatach, a policja mówi, że do 9 rano nie poda żadnej informacji, gdzie tych piłkarzy przetrzymuje, bo po prostu boi się, że doszłoby do jakiegoś szturmu kibiców za komisariat i z powodu bezpieczeństwa. I chciała nawet Legii udzielić informacji, więc no Legia jakby została w nocy bez niczego. Wykonano od razu telefon do konsulatu. W środku nocy zostaje wręcz z łóżka wyciągnięty polski konsul, który rozkłada ręce i mówi, no chciałby pomóc, ale nic nie zrobi, bo to nie są polscy piłkarze, więc on nie ma żadnej mocy. Mówi, że przecież to trzeba z Serbami, to trzeba z Portugalczykami, więc w środku nocy telefony do konsulatu Portugalii i Serbii, ale oczywiście jako, że była już druga, no to wszyscy pali, nikt nie odebrał. Od samego rana Legia oczywiście postawiona na nogi, próbuje tych swoich piłkarzy jakoś ratować. W sprawę angażują się różne siły polityczne, natomiast no, ci zawodnicy z zespołem nie wrócą i będzie tutaj po prostu wyjaśnianie, kiedy ewentualnie będzie można ich zwolnić. Dominiku, powiedz w ogóle, co legło u zarania całego tego konfliktu, całego tego skandalu i zamieszania? Jak do tego doszło? Jak mówi klasyk, jak do tego doszło, trochę nie wiem. Ja byłem, słuchajcie, w samym centrum tego zamieszania. No, widziałem wszystko na własne oczy, znalazłem się tam zupełnie przypadkowo. Okazało się, że strefa mieszana wywiadów jest zrobiona w siłowni AZ Alkmaar i tam poszliśmy w czwórkę dziennikarzy. Porozmawialiśmy z kilkoma piłkarzami, oni już ruszali do autokaru i 3/4 drużyny sztabu było już w autokarze. Tak naprawdę to był taki moment, że przechodził Paweł Wszołek, przechodził Bartek Slisz, my się zatrzymaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. Pogratulowałem im wtedy powołania. No i nagle po prostu na nas wpadają ludzie. Jesteśmy po prostu staranowani, bo grupka ludzi zaczyna nas spadać. Ochroniarze, ludzie ze sztabu Legii. No i zaczyna się po prostu jedna wielka przepychanka i draka. Zaczęło się od tego, że nagle zamknięto cały stadion. To znaczy ochroniarze zamknęli wszystkie drzwi stadionowe. Nie chcieli wypuścić z tego wyjścia z szatni piłkarzy sztabu. To też absurd, no bo tak naprawdę 2 metry od wejścia stał autobus i oni mogli tam na dużym luzie przejść. Tak samo oni chcieli wypuścić delegacji Legii, prezesa ze strefy VIP, gości klubu, więc no, zaczęła się po prostu atmosfera zaogniać. I decyzja jakiegoś szefa ochrony AZ Alkmaar, szefa bezpieczeństwa była taka, że jest niebezpiecznie, zamykamy stadion, nikogo nie wypuszczamy. Ale moim zdaniem była ta decyzja bardzo zła i błędna, bo była związana z tym, że kibice Legii zaczęli opuszczać trybuny. No i wtedy, tutaj w ogóle w Holandii mają jakieś takie absolutnie najgorsze wyobrażenie o kibicach Legii i mam wrażenie, że to już od samego początku było tutaj zbyt dużo emocji i takie negatywne nastawienie. No bo ja tak naprawdę wyglądałem na zewnątrz, dookoła autobusu nie było absolutnie nikogo. Może stało 10 kibiców, raczej młodszych, które prosili o autografy, prosili o zdjęcia. No i tak naprawdę mówimy do ochroniarza, otwórzcie drzwi, chcemy wyjść. A on mówi, nie mam do pozwolenia, nie mam takiego przekazu, jest sytuacja niebezpieczna i nie otworzymy. Ale my pytamy, jaka sytuacja niebezpieczna? Przecież dookoła nikogo nie ma, tu naprawdę są pustki. A on mówi, kibice Legii wychodzą ze stadionu, jest niebezpiecznie, nie możemy nikogo wypuścić. No i oczywiście zdziwienie, no bo wszyscy w Legii mówią, ale to są nasi kibice, oni nam nic nie zrobią. Zresztą nikogo na dworze naprawdę nie ma. I w kółko powtarzała się takie hasło ze strony ochroniarzy. Decyzja zapadła na górze, nikt nie wyjdzie ze stadionu, albo na przykład my jesteśmy tutaj, żeby was chronić, chronimy was przed kibicami i cały czas powtarzali, że będziemy was chronić przed kibicami. Na przykład, nie wiem, chce wyjść Wszołek czy Slisz, a oni mówią, będziemy was chronili przed kibicami, ale przed kibicami Legii. To wyszła jakaś taka dziwna, absurdalna narracja, która moim zdaniem już od początku była tak mocno podsycona, bo i kiedy kibice Legii przyjechali tutaj, to nie mieli jakby prawa wjazdu do miasta. Ich miejsce córki ustalono poza Alkmaar, tak żeby w ogóle nie wjeżdżali do miasta pod pretekstem tego, że władze gminy uznały, że w weekend mają lokalne święto i boją się zamieszania w środku Alkmaar, więc już od początku wyprowadzili jakby kibiców poza stadion. Później jakikolwiek polscy, jakby jakikolwiek z Polski wjeżdżali do Alkmaar, byli
przez nieoznakowaną policję legitymowani, byli sprawdzani, czy mają bilety, co to za ludzie, po co w ogóle gdzieś jadą, więc no bardzo dużo od początku, na przykład w holenderskiej telewizji wczoraj pokazywano takie wycinki wszystkich tych najgorszych sytuacji, które kibice Legii brali udział w Madrycie, kiedy też robili tam oczywiście rozróbę, więc jakby mam wrażenie, że taka narracja już była od samego początku budowana tutaj w Holandii, z kim się nie rozmawiało, że przyjeżdżają kibice Legii, oni są groźni, ale moje odczucie było takie, że nic się tam zupełnie nie działo na tym stadionie, więc to była taka sytuacja, powiedziałbym, taka, przy której moim zdaniem służby zachowały się bardzo źle, bo niepotrzebnie jakby też eskalowały skalę tego narastającego konfliktu i tworzyły go, gdzie nie było tam żadnej sytuacji zagrożenia. No i wiecie, tak naprawdę piłkarze chcą jakby dostać część swojej drużyny, walą w te drzwi, żeby je otworzyć. Ochroniarze mówią, że mają stąd po prostu się wynosić, bo jest niebezpiecznie i nikomu nie otworzą, stadion jest zamknięty. No i od tego zaczęły się po prostu konkretne przepychanki, gdzie fala ludzka tak naprawdę już ruszyła na siebie, ochroniarze na piłkarzy, na sztab. Kosta Runjajić, kiedy później już otworzone te drzwi, próbował sytuację uspokajać. On był taką, wiecie, no jednak siła spokoju. On próbował mówić, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Też został popchnięty przez ochroniarza, więc tam trudno było jakkolwiek te jakieś emocje opanować. I stąd doszło też po prostu do tak absurdalnej sytuacji. A później już te wszystkie sceny, gdzie policja podakładała kominiarki, była wręcz bezlitosna wobec tych, którzy oponowali. No, prezes Mioduski... No właśnie, zaraz się o to zapytam. Chcę tylko powiedzieć, że interweniuje polski MSZ. Wiceminister Paweł Jabłoński zatwitował: wyjaśniamy sytuację z wydarzeniami w Alkmaar i innych miejscach Holandii. I przy okazji taki apel, bo to nie tylko piłkarze, sztab zostali tutaj poszkodowani, być może również kibice. Wszystkich naszych obywateli, wobec których miały miejsce niewłaściwe działania służb, na przykład arbitralne zatrzymania, przeszukiwania bez powodu, utrudnienia w przemieszczaniu się spowodowane używaniem języka polskiego, prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Hadze lub z Centralą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I właśnie chciałem się zapytać o ten bulwersujący filmik, no po prostu coś nieprawdopodobnego. Tłum policji w kaskach z tarczami, pałami i grzecznie idzie do autobusu, bo film jest kręcony z wnętrza autobusu. Dariusz Mioduski, nie jakiś kibic z trybun w kominiarce czy coś w środku akcji jakiejś, tylko po prostu elegancki człowiek w eleganckim garniturze, widać, nie że właściciel czy ktoś, no członek sztabu, chce dojść do autobusu. Zamiast zrobić szpaler, ochronić go, żeby sobie wszedł, no to po prostu szarpany, uderzony pałą. W ogóle jaki jest komentarz do tych wydarzeń? Tak, no panowie i panie, gdyby to tak naprawdę był, nie wiem, na przykład Michał Probierz z centrum wydarzeń, no to każdy by z nas się zastanowił parę razy, okej, okay, temperament wybuchowy. Mogło być tak, że on gdzieś w tej zaognionej sytuacji też zwariował i na przykład ruszył do ochroniarza, ale to jest Dariusz Mioduski, wiecie, jakie ma też podejście. No jednak to jest człowiek, który raczej szuka rozmowy, który szuka pokojowego podejścia. Ja byłem zaraz obok, właśnie wtedy udało mi się wyjść stamtąd i był obok prezes Mioduski, który chciał po prostu dostać się do piłkarzy, wyjaśnić sytuację, uspokoić ją. No i go prosił o to, żeby go przepuścić, ale policjantka tak naprawdę, ochroniarka, powiedziała, że nie ma na to mowy. No i też taka skala, jakby rozmowa sama policjantów czy ochrony właśnie z takimi ludźmi była też bulwersująca, no bo Dariusz Mioduski chciał przejść, próbował to jakoś załatwić pokojowo, a słyszał na przykład, kim ty kur jesteś, albo no, po prostu było takie mocne traktowanie go z góry i nie skutkowało tutaj wyjaśnienie, że jest prezesem klubu i że jest też w tę sprawę zaangażowany, tylko słyszał, że mógł być równie dobrze papieżem, ale tutaj nie ma to dla nikogo znaczenia. Został przepychany, żeby się cofnął, żeby w ogóle nie uczestniczył w tej sprawie. No i tak jak widzieliśmy później na tych nagraniach, to policja prezesa klubu, też tak naprawdę wysoko postawionego w UEFA, zaczyna szarpać, zaczyna go przepychać. On dostał też twarz, pokazywał nam później, jak z nim rozmawialiśmy, że to jakiś absurd, że no ma rozciętą wargę. Dostał właśnie od ochrony, był tymi tarczami tak naprawdę przepychany, gdzieś upadł podczas tych wszystkich starć, więc no to jakby traktowali tak po prostu najwyższych oficjeli Legii, no to też pokazuje, że nawet nie patrzyli, nie było to znaczenia, czy to byłby kibic, czy to był prezes klubu, jaka byłaby to persona, każdego po prostu traktowali tak samo. Kiedy na przykład my jako dziennikarze chcieliśmy wydostać się z tej sytuacji, a na przykład mi się udało, ale Paweł Gołaszewski, dziennikarz Prawdy Futbolu, został wypchnięty przez policję do autokaru z piłkarzami i z nimi wracał do hotelu.
bo on powiedział, no jestem dziennikarzem, a policjanci nawet go nie słuchali, mówili, że tak samo, wypadł do swojej drużyny i wpychali go tarczami do autobusu, gdzie później przez dłuższy czas byli zamknięci, więc no to traktowanie policji było naprawdę absurdalne. No i w tej całej sytuacji, ja jak tak próbuję na chłodno o tym pomyśleć, to jednak uważam, że popełniono bardzo wiele błędów, zbyt dużo takiego podejścia już z tezą chyba do sytuacji, że kibice Legii nie wiadomo, co zrobią, gdzie to naprawdę były spokojne okoliczności, bo też to obserwowałem z bliska, tam nie było pół jakiegoś zagrożenia, dopóki no, nie poczuli się tak potraktowani i piłkarze, i cały sztab, że zamknięto ich na stadionie, więc ta sytuacja, mam wrażenie, że właśnie Holendrzy, którzy no, mieli bardzo dużo problemów z interesami, z kibolstwem, radzą sobie w taki sposób bardzo no, nieodpowiedzialny, już z góry nastawiony, że stanie się tutaj coś złego, no i mam wrażenie, że też stąd wyszło to całe nieporozumienie. No ja jestem w szoku, że z tak błahej sytuacji doszło do po prostu tak konkretnego konfliktu, gdzie na kilku metrach kwadratowych 30 ludzi po prostu, nie chcę powiedzieć, że okładało siebie, no ale była to sytuacja mega napięta i będąc tam, stojąc obok w zasadzie przy ścianie, gdzieś trzymając się z Pawłem Wszołkiem, tylko czekając, bo każdy ruch to mógł być tak, że ktoś na ciebie runie, więc byliśmy jakby w gotowości, żeby, nie wiem, bronić się, patrzeć, co się dzieje, to tak naprawdę w tej całej sytuacji no jeszcze czegoś takiego nie widziałem, tak zaognionego konfliktu z tak błahej sytuacji. To jakie będą reperkusje tego wydarzenia twoim zdaniem? Co powinno się zadziać, żeby już takie sytuacje nie miały miejsca? Może masz jakieś przecieki tam? Jak UEFA zareaguje? Jak spekulujesz? No na pewno, Legia będzie walczyła bardzo mocno o swoje dzisiaj tak naprawdę dobre imię, no bo opowiada jakby Legia swoją wersję, też w świat już w holenderskich mediach idzie też taki przekaz mocno ze strony klubu, gdzie jakby informują o tym, że jeden z ochroniarzy doznał wstrząsienia mózgu, że ma złamany łokieć, bo upadł na ziemię. Ja akurat byłem tuż obok tej sytuacji i mogę potwierdzić, że on na ziemię upadł, ale po kilku sekundach stał i dalej ruszył do walki jakby i szukał tam rewanżu, więc to było tak, że po prostu doskoczyli panowie do siebie, to była jedna wielka grupa, trzymali się za koszulki, no i po prostu został odepchnięty ten ochroniarz i no tak naprawdę rzeczywiście upadł, ale od razu wstał i później ruszył do walki, ale też to będzie wersja, którą przeczytamy w tych holenderskich, już tam w tych holenderskich źródłach. Co będzie dalej? No na pewno Legia będzie walczyła bardzo mocno o swoje dobre imię. Myślę, że ruszy na jakieś postępowanie karne przeciwko klubowi, przeciwko i temu, jaki system bezpieczeństwa i ochrony zatrudniono. Nie sądzę, żeby w tym akurat miejscu, gdzie powinny być kamery, jakiekolwiek nagrania się znalazły, bo raczej w takich sytuacjach nagrania spadkowo znikają, ale no, nie było też chyba dużej chęci w ogóle ze strony AZ Alkmaar jakkolwiek wyjaśnienia tej sprawy, bo klub praktycznie nie był w to zaangażowany. Prezesowie czy szefostwo AZ nie udzielało się w tej kwestii, wręcz było głuche na telefony, nie było z nimi kontaktu, to jakby była sprawa głównie przez między ochroną i później już policją zatrudnioną przez nich, a Legią. No i na pewno tak szczerze, no tutaj będzie, wiecie, to jest taka też sytuacja, że Legia za dwa dni gra z Rakowem. To jest sytuacja, gdzie praktycznie nikt nie myśli o piłce, bo piłkarze byli roztrzęsieni. Widziałem, jak Yuri Ribeiro po prostu trząsł się też w takim szoku. Dwóch ich kolegów jest zatrzymanych na komisariacie, spędzili tam jako aresztowani noc, nie wiedzą, czy wrócą do kraju, kiedy wrócą, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Więc to jest taka absurdalna sytuacja, gdzie trudno też jakkolwiek myśleć o piłce, a za dwa dni znowu grają, więc no na pewno teraz Legia dzisiaj w ogóle nie myśli o futbolu, tylko zbiera cały materiał dowodowy, prosi wszystkich o przesłanie filmików, też klubowe media starały się nagrywać całą sytuację, traktowanie przez policję, więc będą prawnicy Legii pisali pismo, podłączą pod sprawę UEFA, Dariusz Meduski będzie korzystał ze swoich kontaktów i będzie tutaj szukał sprawiedliwości. Nie ma oczywiście mowy o żadnych walkowerach czy jakimś wpływu na wynik spotkania, ale nie sądzę, żeby holenderscy kibice pojawili się w Warszawie. Ta sytuacja na pewno będzie między oboma stronami bardzo napięta. No i dzisiaj to jest tak naprawdę wyjaśnienie trochę swojego dobrego imienia i puszczenie takich przekazów w świat, że,
że to nie ty jesteś winny bo w tej całej sytuacji, że to nie ty jakby byłeś agresorem, czy spowodowałeś ten konflikt. I o to pewnie będzie Legia walczyła, bo czuje się źle potraktowana i pokrzywdzona. Dominiku, mówiłeś o tej negatywnej narracji w mediach, ale czy dzisiaj ktoś w Holandii poszedł po rozum do głowy i czy faktycznie biją się w pierś, że widzieli, że faktycznie tutaj przesadziliśmy? Czy są takie głosy w mediach? Czy pojawiają się takie głosy? Czy one docierają do ciebie, czy absolutnie tutaj cały czas... Nie. Akurat w holenderskich mediach jest cały czas ta narracja wypuszczona trochę przez środowiska kibicowskie, ultrasowskie. Później są cytowane też, są cytowane przez największe media, że właśnie to Legia była stroną agresywną, że to piłkarze rzucili się do walki, że właśnie został popchnięty jeden z ochroniarzy. To jest ta wersja, którą cały czas Holendrzy kolportują, że źli kibice Legii przyjechali, byli niebezpieczni, trzeba było na nich uważać, nie dało się nad nimi zapanować i stąd wyszła cała afera. A w rzeczywistości, kiedy nawet rozmawiało się z delegatami, jakby ludźmi do spraw bezpieczeństwa, oni po samym meczu już powiedzieli, że byli pozytywnie zaskoczeni, że nic złego się nie działo, że finalnie ta współpraca między nimi a kibicami była na wysokim poziomie i że nie było tam żadnych afer, przemycania żadnych rzeczy. Okej, jakieś tam, tak naprawdę jakaś tam brama trochę ucierpiała, kiedy już później kibice Legii chcieli dostać się na stadion, ale było bardzo jakby nieskoordynowane wpuszczanie ich, więc tam doszło między nimi a policją do jakiejś przepychanki, ale generalnie później nic się nie działo takiego wyjątkowego podczas samego meczu, a cały czas panowało jakieś takie przekonanie, że to są ludzie, którzy rozwalą miasto, którzy nie wolno się do nich zbliżać, bo powiem wam to uczciwie, to tak, to byli trochę traktowani tutaj cała Legia, jakby to był trzeci świat, jakby to byli ludzie, którzy przyjechali z dzikiego kraju i w ogóle nie można ich wpuścić do miasta, bo wszystko rozwalą. I nawet kiedy Zozułę, zanim był wynoszony, wyprowadzany w kajdankach i jakby był cały czas w tym konflikcie z ochroniarzami, to on w kółko krzyczał takie hasło, że traktuje się nas jak zwierzęta, że nie traktujcie nas jak zwierzęta, przecież my się normalnie zachowujemy. I myślę, że w tych słowach można też dobrze zbudować to, jak do tego wszystkiego podchodziły służby, które no moim zdaniem od początku były nastawione tak bardzo mocno z tezą politycznie. Była taka budowana narracja strachu, że absolutnie Polaków nie wolno wpuszczać do centrum miasta, że trzeba wszystkich legitymować, sprawdzać paszporty, przeszukiwać, zabierać jakieś podejrzane przedmioty, rzeczy, że po prostu kibice nie mogą wjechać do miasta, wywieźmy ich gdzieś dalej, niech odbierają najlepiej bilety w Hadze. To dużo jakichś takich od samego początku nastawienia ze strony władz gminy, które mają więcej nawet do powiedzenia niż władze miasta, że przyjeżdża jakaś szalona banda i po prostu splądrują całe miasto. I jak się myślę, że od samego początku coś takiego pokutowało w głowie ochroniarzy czy policji, bo tak po prostu też to widziałem, że było to podejście od samego początku z tezą. Nie widziałem tam żadnej sytuacji na tyle, nie widziałem tam w ogóle sytuacji jakiejś takiej stresowej czy agresywnej, żeby trzeba było zamykać stadion i koszarować tam ludzi. Dziękujemy w takim razie, Dominiku, za te informacje. Ty jesteś cały i zdrów, no mogliśmy od tego zacząć i zapytać, ale u ciebie... Wszystko w porządku. Jestem pacyfistą, stałem przy ścianie, obserwowałem sytuację i starałem się po prostu, żeby nikt nie ucierpiał, ale no była to sytuacja niezwykle nerwowa, no tak jak mówię, czegoś takiego w samym ogniu konfliktu jeszcze nie widziałem. No to wracaj bezpiecznie do Polski. Jak wrócisz, być może dołączysz do któregoś z programów, które są dzisiaj jeszcze, gdyby były jakieś. Tak, jeszcze będziemy próbowali się może połączyć o 10, bo o 10.25 jest wylot, spróbujemy. Zobaczymy, czy uda się jeszcze złapać kogoś z klubu na komentarz, natomiast na pewno warto być od początku tego programu o 10, no i oczywiście teraz to wrócę w poranek. Tak jest, może zobaczysz, co piszą holenderskie media. Tu nasi widzowie donoszą, na przykład szkółka piłkarska Stal Łańcut. W holenderskich mediach pisze się, że to jeden z piłkarzy Legii zaatakował ochronę. No zobaczymy, jaka tam jest narracja. Dominiku, bardzo ci dziękujemy za tą korespondencję. Dodam też, że także premier Morawiecki reaguje i mówi, że niepokojące wydarzenia, Walkmaar zleca tutaj działania dyplomatyczne i tak dalej, jeżeli tylko było łamane prawo wobec polskiej ekipy. Także zobaczcie, kolejny raz, kiedy w ostatnich dniach premier Morawiecki także się wypowiedział przecież w sprawie, o której za chwileczkę będziemy rozmawiać, czyli pato influencerów, no i tej Pandora Gate. Zaraz dzwonimy od strony prawnej, żeby porozmawiać o tym, jak ta sytuacja wygląda, do Better Call Saul, a my uznaliśmy, że Better
Kol Marcin Kruszewski, czyli czyli TikToker, no nie, to nie on jest jeszcze, to ciągle... Ale zawsze warto zobaczyć w Dzień Uśmiechu uśmiechnięty. Ja herbatki poproszę, tak już, tak, proszę, ja uśmiechnięty, tak, ja Światowy naleję, Dzień Uśmiechu, tak. Dziękuję bardzo. Uśmiechnę się do ciebie, zobacz. No i no super, wszystko super. Rewelacja, może Marcin nawet powiedziałby nam o ewentualnych konsekwencjach dla klubu, ale nie wiem, Znaczy, słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, żeby przy udziale publiczności miał zagrać Alkmaar dwa następne mecze, no bo skoro ochrona tak traktuje gości, nawet i przecież nie zaczęło się od agresji piłkarza Legii, który nagle wystartował, nie wiadomo dlaczego, no po prostu źle zostało zarządzone całym tym wydarzeniem przez policję i organizatorów, więc skoro nie umiecie organizować, no to nie będziecie organizować przy pustych trybunach. Wyrzucenia Alkmaar z pucharów raczej się nie spodziewam, no bo też, no co tutaj piłkarze mają do tego, to się nie wydarzyło na boisku, no jakby, no drużyny karać za to pewnie, no ale zobaczymy tutaj. Tak, ale fajnie, gdyby uderzyli się w piersi, przyznali do błędu, może jakieś przeprosiny. Tak, ale myślę, że na rewanż nie mają co przyjeżdżać. No myślę, że nie. Dodam, kolego pisze na czacie, wyobraźmy sobie sytuację z drugiej strony, gdyby to się wydarzyło w Warszawie, Legia najprawdopodobniej zostałaby od razu wyeliminowana z rozgrywek. Absurd. No tego się nie dowiemy, na szczęście to nie my, to spowodowaliśmy, to się wydarzyło w Alkmaar, a my już dzwonimy do... Już mamy naszego już gościa. Nawet mamy, tak. Już nawet mamy naszego Naszego gościa. Saula, czyli Marcina, Marcin Kruszewski, prawo Marcina, witaj, miło cię widzieć. I po pierwsze zwracamy się do ciebie, dlatego że chcemy naszym widzom ogłosić, Marcin będzie gościem Hate Parku na żywo tutaj w studiu w środę. Tak, z T-Stream. W ramach przybliżania wam osobowości polskiego internetu, Marcin ma absolutnie fantastyczny kanał na TikToku, gdzie po prostu przybliża jakieś prawne różne rozwiązania do takich życiowych problemów. Będziecie mogli z takimi problemami dzwonić, rozwiązywać, spróbować poprosić o poradę prawnika. Natomiast my do ciebie dzwonimy dzisiaj po komentarz do Pandora Gate, jako że widzimy, że ty na TikToku żywo reagujesz i sam to komentujesz. Dzień dobry państwu, cześć tutaj wszystkim. No, żywo reaguję, bo sprawa jest bardzo żywa i chyba ona troszeczkę zdominowała ostatnio polski internet. Teraz jakieś tam nowe aspekty będą cały czas się pojawiać. I wydaje mi się, że Pandora Gate to jest w ogóle, tak jak nazwa wskazuje, puszka Pandory polskiego internetu. Tutaj nie skończy się, myślę, na słowach reprymendy, na śledztwach internetowych, śledczych. W to już wkroczyły polskie organy, wypowiadają się o tym najbardziej prominentni politycy, od premiera przez ministra sprawiedliwości. Myślę, że skończy tutaj na zarzutach, jeżeli te wszystkie oskarżenia oczywiście się potwierdzą, bo też warto zaznaczyć, nikt w tej sprawie nie ma jeszcze oficjalnie postawionych zarzutów i też nikt nie został prawomocnie skazany, więc teoretycznie mówimy jeszcze o ludziach w świetle prawa całkowicie niewinnych. Gdybyś nam mógł powiedzieć, bo pewnie to najbardziej widzów naszych interesuje, ale i nas też, to co już wypłynęło, to co już wiemy, bo to są różne zarzuty, no ale mamy też konkretne wyznania na YouTubie, ale też konkretne screeny jakby. Jakbyś mógł przejrzeć listę tych zarzutów i to, czym one są zagrożone, czy w ogóle ktoś, bo tutaj często pytają, no coś tam, ktoś coś pisał do jakichś innych osób, czy za to można w ogóle ponieść skutki prawne, jak ty to widzisz, patrząc na to, co już wypłynęło? Tak naprawdę tutaj wychodzi coraz więcej tych kwestii dotyczących tego, że tam faktycznie dochodziło do kontaktów seksualnych. Ja myślę, że to jest też ważne, żeby przypomnieć, że kontakty seksualne z małoletnim poniżej 15 roku życia, one niezależnie od tego, czy tam była zgoda tego małoletniego, czy nie, one spełniają znamiona czynu zabronionego, są po prostu przestępstwem. Takich sytuacji absolutnie usprawiedliwiać nie można. Jednak, jeżeli nawet nie doszłoby do tych kontaktów, to już tutaj mogło dojść do popełnienia przestępstw, na przykład tej tak zwanej elektronicznej korupcji małoletniego, jeżeli te wszystkie głupie wiadomości, to takie nagabywanie, ono byłoby nakierowane na to, żeby doprowadzić do spotkania w celu właśnie popełnienia przestępstwa, czy zgwałcenia małoletniego, czy nawiązania dobrowolnych kontaktów seksualnych, no to również samo w sobie to już może być przestępstwem, więc usprawiedliwianie głupich wiadomości do pewnego stopnia tak, tutaj te wiadomości przypisywane, no bo nie jest to potwierdzone, że
na pewno te wiadomości były wysyłane. Bazujemy tylko na tym, co zrobili ci internetowi śledczy. To jeżeli te wiadomości by się potwierdziły, to myślę, że tutaj postać pana Stu no, mogłaby zdecydowanie oberwać to nie tylko w kontekście utraty współpracy czy wizerunku, ale też w kontekście odpowiedzialności karnej. Ja na przykład zupełnie inaczej podchodzę do tych wiadomości wysyłanych przez Boxdela, jeżeli faktycznie on potwierdził, że faktycznie były one wysyłane, to ja tam nie znajdowałbym przy tych wulgarnych żartach, głupich żartach, nie znalazłbym tam znamion tego czynu zabronionego. Wydaje mi się, że w tej chwili Stu ma taką sytuację, że tu klarownie te zarzuty mogłyby się już pojawić. Co jest też bardzo ważne, to sama ta zmowa milczenia mogłaby już być podstawą do odpowiedzialności karnej osób, które wiedziały. My coraz więcej dowiadujemy się o tym, że faktycznie też są takie głosy moich znajomych twórców, że no jak to, przecież to wszyscy wiedzieli. No tak, jeżeli wszyscy wiedzieli, no to oni sami też mogli popełnić przestępstwo. Warto tutaj w ogóle też rozróżnić dwie kwestie, bo kodeks postępowania karnego nakłada na społeczny obowiązek informowania o takich przypadkach służby, jeżeli dochodzi do popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Ale są też takie wyjątki, to jest społeczny obowiązek. On nie jest obarczony żadną odpowiedzialnością karną, ale mamy też obowiązek obostrzony już przepisami karnymi. Niektóre te najpoważniejsze przestępstwa, niezgłoszenie ich, jeżeli o nich wiemy, to będzie już samo w sobie stanowiło przestępstwo. O ile ta elektroniczna korupcja małoletniego to nie jest jedno z tych przestępstw, to już na przykład zgwałcenie czy obcowanie z małoletnim poniżej 15 roku życia, mamy obowiązek zgłosić. Jeżeli o tym wiemy, no to czy to jest niezależnie jaka sytuacja, powinniśmy to zgłosić. Od tej zasady są pewne wyjątki, no bo jeżeli takie zgłoszenie spowodowałoby, że odpowiedzialność karna groziłaby nam samym, no to albo osobom nam najbliższym, to też tego nie musimy zgłaszać, tylko teraz znowu pojawiają się kolejny raz domysły. Skoro nie zgłaszali, no to pytanie, czy popełnili to przestępstwo i kryli kolegów, czy jednak sami mieli coś za uszami. I ta puszka Pandory coraz bardziej te brudy na świat wypuszcza. Myślę, że będą powstawały kolejne materiały i będą kolejny raz podstawą do tego, żeby to analizować. Ja zresztą to robię na bieżąco. Teraz wyszła przed sprawa przed Ferrariego przytoczona, rzekomego gwałtu dokonanego też przez jednego z twórców na nieprzytomnej kobiecie. Czyli doszło tam do zgwałcenia kobiety. Nie wiadomo, czy on sam ten jeszcze nieznany z imienia YouTuber doprowadził do takiego stosunku, do takiego stanu, czy faktycznie wykorzystał to, że kobieta była nieprzytomna. Tych brudów będzie coraz więcej. Mnie zresztą bardzo ciekawi strategię obrony, jeżeli te zarzuty okażą się prawdziwe. Tutaj bardzo często padają takie argumenty z tej strony, że przecież oni mogli nie wiedzieć, ile te dziewczyny miały lat. I jasne, jeżeli występuje błąd co do okoliczności, które stanowią znamie czynu zabronionego, czyli faktycznie byłaby ta usprawiedliwiona niewiedza, na przykład te dziewczyny użyłyby 14-letnie podrobionych dowodów osobistych, które wskazywałyby, że ten wiek zgody został już przekroczony, to pewnie byłby to usprawiedliwiony błąd od tych okoliczności. Ale screeny, które się pojawiały, jeżeli okażą się prawdziwe, mówią zupełnie coś innego, że o tym spotykaniu z 14-latkami, jak tam kilkukrotnie padało, mogło dochodzić. Więc jest to naprawdę istna puszka Pandory, puszka brudów i puszka tego, co potem będzie można zaklasyfikować już jako konkretne zarzuty. Myślę, że mamy kampanię wyborczą, politycy tego nie przepuszczą z żadnej strony sceny politycznej. Jeżeli dojdzie do jakichś procesów, to będą to procesy o bardzo dużej presji społecznej, żeby kogoś skazać. Oby tylko nie doszło do polowania na czarownicę i żeby faktycznie służby kierowały się zasadą domniemania niewinności, bo przypomnijmy, osoby nieskazane nie są jeszcze winne. Ty też w swoich materiałach, Marcinie, mówisz, że jako prawnik też chcesz wysłuchać tej drugiej strony. Co myślisz o tych oświadczeniach od oskarżonych? Prawda jest taka, że patrząc w ogóle na polski internet, poczynając od sprawy Gargamela przez potem Krzysztofa Gonciarza, bo przecież były te wcześniejsze sprawy, gdzie no nie doszło do tak rażących przypadków łamania prawa, ale no tam już były duże brudy na tych twórców. Tam wszystkie te oświadczenia dla mnie to jest po prostu kopiuj i wklej to, co doradza ci agencja, jeżeli masz taką sprawę, co doradzić kancelaria. No niestety o tym trzeba mówić wprost. To jest bardzo przemyślana strategia. Nie wiem, czy skuteczna, bo ona jest bardzo nieszczera. W internecie czasami lepiej uderzyć się w pierś i przeprosić. Te oświadczenia musiały być takie, jakie były. Uważam, że chyba najbardziej szczerym oświadczeniem było to oświadczenie Boxdela, bo faktycznie ja znajduję na przykład w tym odniesieniu do kultury internetowej, do tych wulgaryzmów, które niestety w środowisku graczy się pojawiają, i uważam, że to jest autentyczne i szczere. No z tym, że przez Sylwester Wardenga mówi, że to oświadczenie Boxdela bardzo źle się zestarzeje.
czy to będzie prawda? No jeżeli tak, to pewnie może nawet w Hyde Parku będziemy o tym rozmawiać, bo no niestety dla prawników takie źle starzejące się i w ogóle dla twórców internetowych, jakim jestem, źle starzejące się oświadczenia no będą na pewno też kopalnią kontentu, więc zobaczymy. Ale co jest też bardzo ważne, gdyby faktycznie okazało się, że tak jak na przykład tutaj Marcin Dubiel powiedział, składa prywatny akt oskarżenia przeciwko Wardędze, jeżeli okazałoby się, że część tych rzeczy jest wymyślona, albo tam faktycznie doszło do pomówień, no tutaj mamy dwa źródła odpowiedzialności, które grożą tym, którzy takie plotki by rozsiewali. Tutaj mamy przestępstwo zniesławienia, powielanie nieprawdziwych informacji, przedstawianie w sposób kompromitujący tych osób. No i mamy też odpowiedzialność cywilną, naruszenie dóbr osobistych. Czy do tego doszło? Internet to już ocenił, ale jeszcze tego nie oceniły służby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, już nie wchodząc w szczegóły, no to myślę, że też doskonale wiecie, że te postępowania o naruszenie dóbr osobistych, one naprawdę długo się toczą. Zobaczymy, czy tam nie będzie jakichś zabezpieczeń, na przykład zakazów publikowania. Już nie chcę tutaj przytaczać różnych przypadków i przykładów, ale no, zobaczymy, jak ta procedura ewentualna cywilna by się toczyła. No jestem mega ciekawy, bardzo ciekawy, jak to się potoczy. Myślę, że czy jedna, czy druga strona, to jest już za gruba sprawa, żeby nikt za to nie beknął. Czy za ewentualne kalumnie powtarzane, kłamstwa, czy właśnie za te kontakty z małoletnimi, czy być może nagabywanie tych nieletnich. No, puszka Pandory się otworzyła, będziemy się, no niestety, musieli tym pewnie przez najbliższe tygodnie zajmować. Powiedz mi, bo tak naprawdę tych możliwości też jest bardzo, bardzo dużo, bo faktycznie, tak jak mówisz, czy ktoś miał świadomość, czy ktoś nie miał świadomości, czy rozpijał, tak jak mówiłeś w swoich materiałach, ale tak, rozpijanie to nie jest podanie też alkoholu jednorazowo, tylko jakaś czynność, czy też proces, który zachodzi długoterminowo, ale żebyśmy wyszli z jakimś takim konkretnym, ewentualnie wyrokiem, który jest zapisany w prawie. Powiedz mi, jeżeli ktoś wiedział i nie powiedział, a jednocześnie w tym nie uczestniczył, czyli nie chronił siebie, co mu grozi? Tu jest odpowiedzialność karna. Te wyroki to też mogą być duże kontrowersje w środowisku prawniczym po ostatnich zmianach kodeksu karnego. Przypomnijmy tutaj widzom kanału sportowego, że przepisy karne zostały zaostrzone. Niedawno, 1 października, wyszła duża nowelizacja kodeksu karnego, gdzie kary są dużo surowsze. Szczególnie za te najpoważniejsze przestępstwa zlikwidowano już karę 25 lat pozbawienia wolności. Mamy ten zakres kar do 30 lat, a potem karę dożywotniego pozbawienia wolności. I o ile przy tych przestępstwach zgwałcenia małoletniego te kary są bardzo wysokie, to w przypadku składania niezawiadomienia służb o takiej sytuacji, to ta kara jest dość niska, bo niezawiadomienie o przestępstwie to jest kara do 3 lat pozbawienia wolności. No to rozgrzało środowisko prawnicze, no bo wychodzi, że sprawcy na przykład zuchwałych kradzieży, jeżeli robią to wielokrotnie, będą mogli odpowiadać dużo surowiej niż na przykład pewna klika, która kryła pedofilów, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji. No to jest sytuacja troszeczkę kuriozalna, bo Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że ci, którzy krzywdzą dzieci, będą odpowiadać dużo surowiej. Tu się okazuje, że te mankamenty nowych przepisów już wychodzą parę dni po ich wprowadzeniu. Ale też, żebyście państwo mieli pełną jasność, ja bardzo często dostaję takie wiadomości: panie Marcinie, na jakiej podstawie, jakich przepisów te osoby będą odpowiadać? Czy tych nowych, surowszych, mówimy tutaj o zgwałceniu, czy o obcowaniu z małoletnim, czy na podstawie tych starych, które były łagodniejsze? Przecież prawo nie działa wstecz. No w przypadku prawa karnego działa na korzyść osoby oskarżonej. Czyli jeżeli te przepisy starsze były względniejsze dla sprawcy, korzystniejsze, to tu one będą miały zastosowanie. Więc też ta nowelizacja kodeksu karnego, ona absolutnie w sytuacji prawnej tych osób, które popełniły wcześniej te przestępstwa, już nic nie zmieni. Te stare przepisy będą tutaj właściwe przy orzekaniu, no bo są po prostu korzystniejsze, można się oburzać, ale ta zasada nieretroakcji prawa, niedziałania prawa wstecz doznaje wyjątków, to jest jeden z nich. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, Marcinie. Cytując oświadczenie Fame MMA opublikowane 12 godzin temu, jednocześnie informujemy, fragment tego oświadczenia, jednocześnie informujemy, że trwają intensywne prace nad sformalizowaniem decyzji dotyczącej usunięcia Michała Borona ze spółek należących do marki Fame. Będziemy na bieżąco informować opinię publiczną o postępach prac w tym zakresie. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja z takiego prawniczego punktu widzenia w momencie, kiedy właśnie mamy sytuację, kiedy Fame wydaje takie oświadczenia i chce kogoś usunąć ze spółki? Tak naprawdę nie wiemy. Tutaj trzeba przeanalizować strukturę prawną spółki, bo to chyba spółką akcyjną jest Fame MMA, jeśli dobrze pamiętam. Trzeba przeanalizować, czy chodzi tutaj o kwestię akcji, udziału w tej spółce, czy o kwestię zaangażowania w postaci prowadzenia tych gal, w
postaci zarządzania, no bo powiedzmy sobie szczerze, w spółkach kapitałowych ten element finansowy, własnościowy, on jest odłączony od tego elementu zarządzającego. Często on jest z nim w jakimś stopniu niepowiązany, więc odsunięcie od tych obowiązków to jest po prostu taka marketingowe zagranie, odrzucenie tych zarzutów od siebie, pokazanie, że my jesteśmy po stronie ofiar, a nie ewentualnie po stronie tych, którzy mogli coś za uszami mieć. A druga sprawa, czy faktycznie te udziały w rękach Buxdella zostaną. Tu trzeba by przeanalizować to, co tak naprawdę Fejm planuje. No jeżeli doszłoby pewnie do jakiegoś rozbratu stałego, te zarzuty by się w jakimś stopniu potwierdziły albo wyszłoby coś nowego, no to myślę, że też będzie prawdopodobnie sytuacja dotycząca właśnie zbycia tych udziałów, żeby w ogóle z tą spółką Buxdell nie był już powiązany, no bo nie oszukujmy się, drodzy państwo, to jest zabieg marketingowy, zabezpieczanie własnych interesów, ale uważam, że przy tym wszystkim, ile pojawiło się różnych plotek, ile pojawiło się fałszywych oskarżeń, to uważam, że to jest bardzo wczesne stanowisko, być może przedwczesne. Jednym jest odsunięcie kogoś od takiego aktywnego działania w mediach, a czym innym jest już mówienie o kompletnym zakończeniu współpracy. Ja uważam, że tutaj trzeba zachować spokój, poczekać do końca, no choćby sprawa Leksia też, który został oskarżony przez internetowe kanały Komentery, pokazała, że czasami te wyroki przez internet wydawane są zbyt szybko. Więc tutaj trzeba przeanalizować i strukturę prawną Fejm Emma i kwestię tego, jak faktycznie prawnie oni chcą to rozwiązać. No bo tutaj tych rozwiązań jest bardzo wiele, od takiego schowania Buxdella po wręcz faktyczny rozbart prawny, no i tego, żeby faktycznie tym udziałowcem Fejm była, przypomnijmy, on ma tam dość pokaźne udziały, jeżeli chodzi o procentowy udział w tej spółce. Marcin, bardzo ci dziękujemy. To była tylko jakby to twoje wejście dzisiaj, to zapowiedź do tego, co będzie w Hate Parku. Zapraszamy bardzo serdecznie na środę. Wtedy może już film Konopskiego wleci, może będą kolejne oświadczenia, ujawnienia do skomentowania, ale oczywiście porozmawiamy o prawie na co dzień, a także... O waszych prawach też, bo tak naprawdę ideą mojego kanału są wasze prawa, ale też na film Konopskiego wszyscy czekamy, tak jak Napoleon na Wyspie Świętej Heleny, byśmy doczekali w przeciwieństwie do niego. Widzowie tu podpowiadają, więc koniecznie też będziemy musieli zapytać ciebie o Bayern Monachium, któremu kibicujesz, i zapadnie kardynalne pytanie, ale nie odpowiadaj teraz, zostawmy sobie na środę. Harry Kane czy Robert Lewandowski? Teraz nie odpowiem, na pewno to nie odpowiem, ale muszę przypomnieć jeszcze taka zajawka, żeby ten nasz Hate Park był ciekawszy. My się tutaj z naszym prowadzącym spotkaliśmy w kanale sportowym, ja w koszulce Bayernu, on w koszulce Borussii, i wtedy padło takie moje słowa przed ostatnim meczem ostatniej kolejki Bundesligi. Powiedziałem, że jeżeli ktoś ma przegrać mistrzostwo w ostatniej kolejce, to będzie to Borussia. No i chyba no i wyszło na twoje, niestety. Proszę bardzo, nie tylko ja tu jestem wróżbitą. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, Marcinie. Do zobaczenia w środę. Widzimy się wieczorem już na żywo ze studia. No i przede wszystkim będziemy mogli troszeczkę dłużej porozmawiać. A teraz, moi drodzy, najważniejsze, najświeższe informacje ze świata sportu jest A najważniejsza z nami. Informacja, o której nie wspomnieliśmy. Dzisiaj są imieniny Moniki. Czy tak? Dzisiaj obchodzisz? Nie, dzisiaj nie obchodzę. Obchodzę 4 maja. Jestem urodzona w styczniu, więc najbliżej. Nie obchodzi na 100. Wszystkiego dobrego. Ale okej. Okay. No fajnie wiedzieć. Moniko, oddajemy ci głos. Dziękuję. Zapraszam. Raków Częstochowa już po 24 minutach stracił gola w meczu ze Szturmem Graz i w swoim drugim spotkaniu w Lidze Europy odniósł kolejną porażkę. W grupie D podopieczni Dawida Szwargi zajmują ostatnie miejsce. Kolejnym rywalem polskiej drużyny na europejskich boiskach będzie Sporting Lizbona. Legia Warszawa natomiast również przegrała 0-1 w meczu wyjazdowym z AZ Alkmaar. Niepokojące sceny działy się tuż po spotkaniu. Dwaj piłkarze, Josue i Pankow, zostali zatrzymani przez policję do złożenia zeznań. Stało się to po tym, jak ochrona zamknęła stadion i nie chciała wypuścić części piłkarzy ani delegacji Legii z powodów bezpieczeństwa. W efekcie doszło do szarpaniny między ochroną a zawodnikami. Sprawa jest rozwojowa. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na październikowe zgrupowanie. Po ponad roku przerwy do kadry powrócił Adam Buksa. Probierz zaskoczył również przy powołaniach na inne pozycje. Do kadry dostali się m.in. Filip Marchwiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Tymoteusz Puchacz i Patryk Peda. Nie ma natomiast Jana Bednarka, Nikoli Zalewskiego, Marcina Bułki czy Kamila Grabary.
Podczas starcia z FC Porto Robert Lewandowski doznał urazu lewej nogi. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na profilu Łączy Nas Piłka, kapitan reprezentacji Polski opuści nie tylko najbliższe spotkanie z Granadą, ale również mecze z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. To właśnie ze względu na kontuzję nie otrzymał on powołania od Michała Probierza. Przerwa w grze Lewandowskiego najprawdopodobniej potrwa kilka tygodni. Polscy siatkarze rozegrają dziś kluczowe starcie w ramach kwalifikacji olimpijskich. Już o 10:00 polskiego czasu zmierzą się z reprezentacją Argentyny. Biało-czerwoni po 4 spotkaniach pozostają niepokonani i liderują grupie. Z kolei ich rywale zajmują 3. miejsce z 1 porażką na koncie. Opcjonalna wygrana znacznie przybliży biało-czerwonych do występu w Paryżu, ale po rywalizacji z Argentyną pozostaną im jeszcze do rozegrania 2 spotkania. W sobotę z Holandią oraz niedzielne starcie z reprezentacją Chin. To były wiadomości sportowe i teraz szybciutko przechodzimy do prognozy. Czy przywrócisz nam dobrą pogodę? Niestety nie. Bardzo bym chciała. Jesień, jak widać, zawitała do naszego kraju. Termometry pokażą od 15 stopni w Olsztynie do 19 we Wrocławiu i Bolesławcu. W stolicy polskiego kina w Białymstoku też chłodno, bo 15 stopni. Przed nami pracowity weekend, bo jak mówi przysłowie, październik spoczynku nie chce dać, każe orać, że siać. Biomet dzisiaj średnio korzystny. Moniko, ja wczoraj byłem w Białymstoku. No właśnie słyszałam, chciałam się zapytać, jak ci się podobało. No wiesz, tylko byłem parę godzin. Ulica Lipowa, top, absolutnie. Tak. Ja ci mówiłem kiedyś Kościół Świętego Rocha, kojarzysz? Kojarzę. Wiesz, że mój pradziadek, dziadek mojej mamy, zawieszał wiechę na kościele Świętego Rocha. To teraz jak będę przyjeżdżać w tym kościele, będę położony kościół. No ale przede wszystkim mówisz Białystok, stolica polskiego kina, ale też i stolica, można powiedzieć, paraboksu, bo to właśnie niepełnosprawni kibice Jagiellonii Białystok wymyślili, żeby wreszcie stworzyć galę dla, jest w Polsce ponad 100 osób na wózkach, uprawia już paraboksing, no i gala, słuchaj, w Filharmonii byłem pierwszy raz, musisz jeszcze wybrać kiedyś też na jakieś wydarzenie muzyczne. No ale naprawdę, wiesz, gala godna bardzo prawa. Mistrzowie świata, Krzysztof Głowacki, czy Albert Sosnowski, czy właśnie Marek Piotrowski. Mhm. Więc Janusz Pindera komentował. No to już jest największe docenienie paraboksu. Także Białystok. Czyli absolutnie. Świetnie się bawiłeś w Białymstoku. Żebyś wiedział. Zapraszamy częściej do naszego miasta. Ja jutro ruszam. Na wycieczkę. Dobrze. Z tygodnia na tydzień. Zrobimy materiał nawet z tego. A Michał bardzo lubi Podlasie, więc możemy tak Cezarego gdzieś Kuleszy, na przykład, właśnie. Żeby po jego knajpach tam, po jego klubach. A to jest sporo tych knajp. Byłem w Chorwacji szlakiem Roberta Makłowicza. Czemu nie pojechać do Białegostoku szlakiem Kuleszy? Ale powiem ci tak, Monia, z tygodnia na tydzień tracimy temperaturę, ale w naszych oczach zyskuje Białystok. No to coraz to inne stoi. No coraz to inne. Grzech tam nie pojechać za chwilę. Zrobimy to. Na pewno. Ja byłam kilka razy w Białymstoku. Polecam, bardzo dobrze wspominam Białystok. Moje miasto to Białystok. No ostatnio kibice z Warszawy nie najlepiej wspominają. No nie najlepiej. Bardzo chciałam być na tym meczu, ale niestety nie mogłam. No i tutaj nasi chłopcy i Dominik Piechota był w Białymstoku i widział tą akcję Misiów, tak? To piękna akcja i naprawdę kibice stanęli na wysokości zadania. Tak, no jest 150 tysięcy tych misiów zebrano, już nie pamiętam dokładnej liczby, ale... 500 tysięcy, tak, złotych dzięki tym misiom zebrano. Piękne. Tak, no akcja się odbiła szerokim echem też w zagranicznych mediach i na Instagramie się wyświetlało, na TikToku, także bardzo, bardzo... Ja jeszcze pozwolę sobie dodać tylko, że partnerem prognozy pogody jest Sharp, producent oczyszczaczy powietrza z funkcją nawilżania i innowacyjną technologią plazma. Cluster. Dziękujemy ci bardzo, Moniko. Dzięki. A my, moi drodzy, wracamy do Pandora Gate. Połączyliśmy się z panią psycholog, z doktor Sabiną Zalewską. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. I moje pierwsze pytanie do pani jest takie, jakie nauki płyną z tego, co poznajemy, o czym się dowiadujemy z dnia na dzień, coraz bardziej bulwersujących kwestiach, płyną dla rodziców na temat ich dzieci, na temat zauroczenia ich dzieci idolami, jakimi są twórcy na YouTubie.
No ja myślę, że płynie taka nauka, która już jest znana i często się o niej mówi, że dzieci budują świat w internecie, w innej rzeczywistości, do którego dostępu nie mają rodzice. Ale też i nie bardzo chcą mieć. To znaczy wielu rodziców dzisiaj żyje takim tempem życia, że nie bardzo się interesuje tym, co dzieci robią w necie. Wiedzą, że coś tam jest, ale co nie. I jakby nie wchodzą w to życie, nie interesują się nim tak, żeby przejąć i dowiedzieć się, co jest ważne dla dzieci właśnie w tej przestrzeni internetowej. Ja chciałam zapytać o to, dlaczego ci twórcy, ci właśnie youtuberzy czują się momentami bezkarni. Czy to dlatego, że bardzo szybko zdobywają popularność, zarabiają duże pieniądze? Bo mam wrażenie, że oni myśleli, że no, jesteśmy nie do ruszenia, jesteśmy bezkarni, bo jesteśmy popularnymi osobami. I też nie widzieli niczego złego jakby w tym, no mówię o tych screenach, które oglądamy, w umawianiu się po prostu i deprawowaniu, by tak rzec, młodych, nastoletnich ludzi. No to tutaj są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście szybko uderza to do głowy i popularność, i pieniądze, i to, że jesteśmy rozpoznawalni i że wiele możemy. Czyli jeśli przesuwamy granice o troszeczkę i nam wychodzi, to potem przesuwamy dalej te granice. Jest w psychologii taka teoria stopy między drzwi, czyli przesuwamy i otwieramy te drzwi po troszeczkę, żeby sprawdzić, jak daleko posunąć się możemy. I w którymś momencie rzeczywiście uderza to bardzo do głowy, myślimy, że możemy wszystko. Nie czujemy konsekwencji związanych z tym, że robimy źle i te konsekwencje możemy ponieść. W ogóle o tym nie myślimy, a jeśli nawet się z tym zderzamy, to myślimy, że nam się uda, bo jesteśmy tacy wspaniali i wielcy i rozpoznawalni. I to nie tylko youtuberzy, to dotyczy wszystkich znanych ludzi, teatru, filmu, generalnie sportowców także. Druga rzecz... Aha, przepraszam. Tak? Nie, proszę mówić, proszę mówić. Drugi aspekt jest związany z przesuwaniem granic w ogóle. Po takim wielkim raporcie Kingsleya, który okazał się zresztą potem fikcją i farsą, zrobiła się przestrzeń innego postrzegania życia seksualnego i ta granica się ciągle przesuwa, nie wiem, czy państwo ją widzą, bo generalnie jest tak, że mówi się o seksie z nieletnimi. Mamy 15 lat, ta granica, kiedy dziecko może już ją uprawiać zgodnie jakby z prawem, tak? Ale ciągle ją się przesuwa w dół, mówiąc o tym i rozszerzając przestrzeń, że przecież 2 lata to nie jest jakaś wielka różnica, że w innych krajach, zresztą te argumenty tam padały w tych nagabywaniach, tak bym to nazwała. W innych krajach już 10-latki uprawiają seks. I proszę zwrócić uwagę, że gdyby takie screeny wysyłał, nie wiem, budowlaniec z budowy, to byśmy go zlinczowali. Jeśli wysyła je znana osoba, to zaczynamy szukać usprawiedliwień. I ja uważam, że to jest problem społeczny, że te argumenty padają w przestrzeni społecznej i jest lekkie, a może nawet większe niż lekkie, przyzwolenie na to, żeby one padały. I były wytłumaczeniem czy racjonalizacją pewnych czynów. No tutaj się trochę nie zgodzę. Wydaje mi się, że tutaj absolutnie też internet stanął po tej właściwej stronie. To, ale na koniec dnia wydaje mi się, że ani lincz ze strony internautów, ani też gdzieś wśród szukania usprawiedliwienia, wśród tych, którzy gdzieś tam widzą jakieś światło nadziei, myślę, że nie znaczy nic, absolutnie. No tutaj powinny się już zająć tym służby i to one wydać wyrok i to one powinni osądzić, kto jest winny, kto nie. Ale ja chciałbym zapytać zarówno ofiary, jak i osoby, które dopuściły się tych haniebnych czynów. Proszę mi powiedzieć, jak tutaj jest istotne, żeby ich tak naprawdę gdzieś opieką psychologiczną obtoczyć, no bo tak naprawdę otoczyć, bo tak naprawdę zarówno ofiary jej potrzebują, to jest oczywiste, ale z drugiej strony również osoby, które teraz są narażone na te fale krytyki i są w tym wszystkim oskarżone. No obie strony potrzebują oczywiście opieki. Zawsze się mówi w takich sytuacjach, że opieką psychologiczną powinno się przede wszystkim w pierwszym oczywiście rzędzie objąć ofiarę, ale także takiej opieki potrzebuje sprawca, ale ta opieka ma też charakter jakby
wytłumaczenia i tych czynów, czyli trzeba dojść do źródła tych czynów, dlaczego my sobie pozwoliliśmy na przekroczenie tej granicy. Nie chodzi tylko o opiekę związaną z tym, że oni się teraz czują źle, że będzie na nich nagonka, tak, że oni mówią o tym, że się tego boją. Ja myślę, że chodzi o to, żeby oni poczuli, co zrobią dalej ze swoim życiem i z tym, że jednak te wyrzuty sumienia się pojawią i taka opieka jest konieczna. Myślę, że sami sobie z tym nie poradzą. A ja chciałem wrócić do rodziców. Przeczytałem taki komentarz Marcina Makowskiego, który jakby zwraca uwagę, że często rodzice są tutaj bezradni, bo to właśnie to najmłodsze pokolenie, wiemy, że niektóre z tych wydarzeń miały miejsce 10 lat temu, teraz dopiero dojrzałe dziewczyny wracają do, inaczej odbierają to, co się wtedy wydarzało. Marcin pisze tak, nikt nie otrzymywał tak łatwo i w takich ilościach treści, które uzależniały go i wiązały emocjonalnie z twórcami oraz starszymi ludźmi, wykorzystującymi swoją pozycję i wpływy do zyskiwania przewagi, czy to seksualnej, czy psychicznej. I chciałem panią zapytać o takie jakieś szybkie rady dla rodziców. Marcin tutaj wymienia poświęcanie dziecku czasu, rozmowę o jego problemach, autentyczne zainteresowanie jego światem i pasjami, wpojenie systemu wartości. Tylko to tak łatwo powiedzieć, bo często te relacje rodziców z dziećmi już są takie, że no to ograniczają się jak było w szkole dobrze, prawda? No to jest łatwo powiedzieć, poświęcanie rozmów o jego problemach. Jak tutaj, jak te dzieci zabezpieczyć przed wpływem w sieci? Co by pani dodała? Rzeczywiście tym najlepszym zabezpieczeniem jest budowanie tej głębokiej relacji, interesowaniem się tym, co dziecko robi, ale takiej autentycznej. Pokaż mi, zobacz, pokaż tego youtubera, pokaż, co cię interesuje. Ale tak jak powiedziałam, w życiu społecznym zaobserwujemy ten rozdział pomiędzy tym światem czy podwórkiem wirtualnym dziecka, w którym rodzic nie bierze autentycznego udziału. Ja lubię taką metodę, która coraz częściej jest propagowana, to znaczy 3 minuty. Poświęć swojemu dziecku 3 minuty. Usiądź, spojrzyj mu prosto w oczy, czyli nie z góry, ale na poziomie jego oczu. Spojrzyj na dziecko, w oczy dziecka i spytaj, co u niego słychać. Ale tak autentycznie, nie wysłuchaj, tylko spytaj, dopytaj, porozmawiaj. 3 minuty dziennie. Czy my to poświęcamy naszym dzieciom? Tylko te 3 minuty autentycznej rozmowy, autentycznego spotkania. No myślę, że nie, ale 3 minuty to nie jest dużo z codziennego życia, zwłaszcza rodzica. I takie 3 minuty mogą naprawdę zbudować prawdziwą relację i głęboką z naszym dzieckiem. Ale musimy tego naprawdę pilnować jako rodzice. I to jest bardzo ważne. Ja chciałam jeszcze zapytać, czy są takie symptomy, czy możemy jakoś rodzice, czy mogą zobaczyć, czy z dzieckiem coś jest nie tak, że zostało skrzywdzone, wykorzystane, czy są takie właśnie symptomy, które pozwalają nam zobaczyć, na przykład, że wysłało niewłaściwe zdjęcie komuś, to nie musi być youtuber, to może być po prostu... Tak. Ktoś, komu się ufało, chłopak, a on dalej z tym zdjęciem feralnym coś robi. Ja rozumiem. Sam fakt sprawdzenie, co się stało, no to wymaga właśnie tej relacji, ale sprawdzenie symptomów, że coś się dzieje nie tak, oczywiście jest zauważalne. To jest diametralne inne zachowanie dziecka. Na przykład jest wyciszone, a było takie pobudzone zawsze, chętnie rozmawiało o jakichś sprawach, a teraz nie chce, wycofuje się. Czyli albo odwrotnie, było zawsze wyciszone, a teraz jest nagle pobudzone, denerwuje się. Czyli taka diametralna zmiana w zachowaniu dziecka, którą rodzic jest w stanie zauważyć, bo zna dobrze swoje dziecko, już budzi wątpliwości, że w jego życiu coś się dzieje. Nie wiemy jeszcze co, bo to mogą być różne rzeczy. To mogą być zaburzenia zdrowia psychicznego, to mogą być właśnie nieprawidłowe relacje, ale to może być właśnie to, o czym mówimy. I to już jest sygnał, żeby się zainteresować i żeby drążyć bardziej. Oczywiście dziecko nam tylko wtedy powie, co się dzieje w jego życiu, kiedy zbudujemy z nim tą autentyczną relację. Jeszcze chciałem zapytać, bo mówimy o rodzicach, co oni mogą zrobić, jak poprawić relacje, wejść właśnie w ten świat swoich nastoletnich dzieci. A czy
oczekuje pani jakiejś reakcji ze strony systemu, ze strony państwa. Wyczytałem tutaj, że właśnie 470 tysięcy czwartoklasistów otrzymało od państwa laptopy, na których mogą obejrzeć właściwie wszystko, co internet ma do zaoferowania. To też z komentarza Marcina Makowskiego. A przecież dziewięciolatki nie są gotowe na tę konfrontację, zwłaszcza bez odpowiedniego przeszkolenia z zagrożeń, które niesie ze sobą aktywność cyfrowa i media społecznościowe. Czy dając dzieciom do ręki taki sprzęt, jak te dzieci zabezpieczyć przed tym, co je w sieci może spotkać? No rzeczywiście truizmem byłoby mówić, że dzieci już nie siedzą w sieci w tym wieku, dlatego że każdy ma komórkę i łatwo się łączy i większość ma internet. Także albo nawet dzieci, które znam, jeśli nie mają stałego internetu, szukają miejsc w wolnym wifi i dobrze wiedzą, gdzie w okolicy lub w ich miejscowości są takie miejsca. Więc to jakby nic nie zmienia, ale rzeczywiście zgadzam się z tym, że edukacja związana z lepszym wykorzystywaniem cyfrowych narzędzi jest konieczna i wiele fundacji to robi i HBO-su. A oczywiście chciałabym, żeby to było masowe, żeby dzieci wiedziały, jaką mają odpowiedzialność, bo nie mają świadomości tego, co robią i że to grozi jakąś odpowiedzialnością. Rzeczywiście wchodzą w ten świat jak w masło, a potem nie potrafią się w nim poruszać i cierpią z tego powodu, że niektóre rzeczy wracają do nich feedbackiem z taką dużą dawką emocjonalności, choćby jakby hejt, który się dzieje. To kolejny ważny temat do poruszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. No ja tutaj jeszcze mógłbym zapytać, no ale przygotowałem sobie pod ręką, więc od razu powiem, że taki kryzysowy telefon zaufania, gdyby ktoś potrzebował, to 116 123 116 123, a infolinia pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży to 800 12 12 12. Ale chyba wydaje mi się, że taka jedna nauka też z tej naszej rozmowy płynie, żeby po prostu z tymi dzieciakami rozmawiać, śledzić, co robią, zainteresować się troszeczkę. Nie, że cicho jest w pokoju, to jest dobrze, tylko po prostu faktycznie zobaczyć, a w co grasz, a z kim grasz i tak dalej. No przecież to są naturalne rzeczy i nie pozwólmy, żeby tutaj gdzieś jakiś influencer, jakaś gwiazda przejęła od rodziców rolę wychowawczą, bo ten autorytet to oni mają na wyciągnięcie ręki w domu, a nie muszą ich szukać w internecie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Pani doktor Sabina Zalewska była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my, moi drodzy, kończymy powolutku. Tylko wiemy, że testy ma jeszcze coś do ogłoszenia. Mam jeszcze coś do ogłoszenia. Oczywiście, szanowni państwo, Superbet, rejestrując się u naszego partnera z kodem KS34, możecie za darmo odebrać nasz najnowszy kwartalnik. Szczegóły w linku w opisie. Myślę, że warto. Rejestrując konto, kwartalnik możecie otrzymać za darmo, kod KS34. A to jest nasz plan dnia, zobaczcie. I niech odchodźcie od razu, kończąc, mówimy wam. O godzinie 10:00 Hate Park po powołaniach Michała Probierza. To jest godzina 10:00, ale oczywiście w tym programie będzie też łączenie z Dominikiem Piechotą z Amsterdamem. Jakie są ustalenia na teraz? Słyszę, że Legia wylatuje. W tym momencie wylatuje do Warszawy, ale bez Josue i bez Pankowa. Zostają też przedstawiciele klubu, no, żeby najpierw ustalić, gdzie oni w ogóle są, a potem ich wydobyć. Więc monitorujemy tę sytuację. O godzinie 14:00 Legia zapowiada konferencję prasową, więc na pewno się do tego też ustosunkuje. Też tam będziemy, więc jak mówię, warto dzisiaj mieć YouTube'a cały czas pod ręką. A my już co? Tak, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że znowu ten Mortal Kombat nam przepadł, no, ale to dlatego, że tyle gości, takie tematy z tych rozmów, ale nie martwcie się, ten kod dalej jest przeze mnie niewykorzystany i w przyszłym tygodniu już 100%, no musimy. A może to będzie taką tradycją, że aż tak, do premiery 2024. No bo szkoda, żeby się kod marnował, no pewnie, kiedy tak gra czeka, także... Jedno, co chcę wam powiedzieć, żegnamy się uśmiechem, bo czego dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Uśmiechu.
Tak, proszę, proszę, kontynuujcie, żegnamy się. W końcu rozdamy nie, ten kod co, Mortala? Przygotowałem sobie gdzieś tutaj, mówiłem, może wpadnę starocikiem jeszcze na koniec jakąś wróżbę na weekend dla no zakończmy widzów. To optymistycznie, bo dzisiaj sporo spróbujmy, tych trudnych. Spróbujmy, ale co nie sprawdzamy, wiem. Czy wrócą, czy wypuszczą tych piłkarzy Legii z aresztu jak najszybciej? Przede wszystkim trzeba wierzyć, bo pojawia nam się wiara. To pojawia dotyczy nam też się... powołań Michała Probierza. A wiecie, że dzisiaj są imieniny wiary? Proszę bardzo. Są, pierwsze tak, co? No i mamy buławę cesarzową i denary, czyli gdzieś pieniądze, słuchajcie, są w pobliżu, gdzieś pieniądze. Może ktoś w weekend pracuje albo jest okazja do zarobienia szybkich pieniędzy. No ale też jest piękna kobieta, to chyba bardziej do wszystkich panów, ale jest też jakiś klucz w skrzynce. To może być jakaś tajemnica, może ktoś wam coś powierzy, ale w każdym razie wiara, czyli bądźcie dobrej myśli, że wszystko piękne kobiety się... może przyjdą. Wiary dzisiaj może przyjdą. Dzisiaj są imieniny wiary, więc życzymy wszystkim wiarom wszystkiego najlepszego. To trudne imię, bo jak ktoś ma na imię wiara, jest ateistą, to jest... Ascanius, Baldwin. O, Baldwin to Aleka Baldwina. Pozdrawiamy i w ogóle całą rodzinę Baldwinów, bo dzisiaj imieniny Baldwina są. I jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Kinga Kujawska. Michał Pol. Filip Mączyński. Z tej mąki będzie chleb. Z tej mąki będzie chleb. Pożegnajmy się drodzy. Tym dziękujemy uśmiechem. Serdecznie. O, tak, Światowy na Dzień full uśmiechu. Screen proszę dać ten Światowy Dzień. Pozdrawiam Dzień. Oczywiście z tego miejsca swoją siostrę. Powinien zawisnąć właśnie. Powinien, co słucham? Oj, dobrze, że dokończyłeś Michale, bo... Tak, bardzo dziękujemy. Tym optymistycznym obrazkiem się z wami żegnamy. Dziękujemy serdecznie. Aby wam towarzyszył cały dzień. Pięknego weekendu, słuchajcie, cudownego weekendu, żeby te wszystkie sprawy, które są się wyprostowały, żeby to wszystko... Więcej uśmiechu, tak. Więcej Światowy uśmiechu, Dzień Uśmiechu. Tak. Dużo uśmiechu, moi drodzy. Dziękujemy.